Słyszałem, że Max tutaj coś wspomina, jeżeli jest jakiś problem z kompilacją, ale generalnie jak macie jakieś problemy, to pingajcie mnie na czacie. Tam teraz sobie pingało. Starałem się odpowiadać, nie zawsze od razu powiem, ale powiedzmy w przeciągu godziny, jak mi mail przyjdzie, że ktoś mnie pinga, to zazwyczaj wtedy odpowiadam. Bo nie zawsze siedzę przy Teamsach, to jest akurat nie jest mój preferowany sposób, czy nie mój preferowany komunikator. No tak, dobra. Dzisiaj mamy wykład. Mam nadzieję, że się uda go zrobić w całości. To za tydzień możemy zrobić już takie pierwsze wejwery, które faktycznie gadają ze sprzętem jakimś, emulowanym. W naszym przypadku możemy sobie to zrobić, jakiś doczek albo użyć któregoś z gotowych. I zaczniemy faktycznie już robić to, co wejwery powinny robić, czyli sterować sprzętem. Nie? I też od za tydzień już możemy, w związku z tym, że w końcu będzie jakiś taki zestaw, w sensie już mieliście, jak to w ogóle wszystko działa, mieliście już charakter device, dzisiaj pogadamy o tym, jak gadać ze sprzętem, no to będzie w końcu można zrobić coś sensownego, więc będzie można w końcu zacząć oddawać jakieś zadanka takie przed następnymi zajęciami, nie? Tam potem widziałem, 12 maja jest wolny, przynajmniej tak jest wpisane w USOS-ie, ale nie wiem, to jakieś... No zdaje się, że tak, że to jest jakiś tam Jakiś wynalazł coś jakiś takiego, nie? wynalazł święto uniwersytetu, No, ale po sumie 14, 21, 28 to jeszcze w kwietniu trochę będzie, nie? Więc to nie damy rady. Dobra, to co dzisiaj? Jako, że przejdziemy do hardware'u, to jakby rozmawianie z hardware'em nie jest takie trudne, koniec końców, driverze. Ale trzeba trochę rozumieć, co się właściwie robi, jak się rozmawia z hardware'em. Jest trochę takich rzeczy, które są nieoczywiste, nie? Jak się pisze już faktycznie coś na sprzęt i o co w tym wszystkim chodzi. Więc dzisiaj trochę o tym porozmawiamy, czyli po pierwsze, jak wygląda architektura takiego systemu, o co chodzi z pamięcią wirtualną. Na pewno już mieliście o pamięci wirtualnej pojęcie, też wprowadzone, ale jak to się ma, jak się próbuje rozmawiać ze sprzętem, nie? W sensie, jak się pisze aplikacje w Space, tak jak na pewno już dużo pisaliście chociażby na studiach, no to się za bardzo wirtualną pamięcią nie przejmuje, z tym, że gdzieś jest pod spodem fizyczna. Nie? Po prostu robi się, nie wiem, malloka i działa, albo używa się Pythona i po prostu robi się tablicę i magicznie pamięć się pojawia. Ale no, w kernelu troszeczkę jest inaczej. Jak chcemy pogadać z rodzinnym sprzętem, no to trzeba troszeczkę więcej wiedzieć. O co chodzi w urządzeniach peryferyjnych, interrupty, cache, wszystkie takie pułapki, które mogą nas kopnąć. Parę słów o zewnętrznych basach, żebyście rozumieli różnicę, bo w pewnym momencie też zaczniemy robić takie drivery, które rozmawiają sobie po jakimś basie, który jest na zewnątrz. Znowu widać, co jest. Które rozmawiają jeszcze z urządzeniem na zewnątrz, więc dobrze byłoby rozumieć, co to jest ten zewnętrzna magistrala, nie? W sensie rozróżnienie między tą wewnętrzną i zewnętrzną i o co w nich chodzi, jak się z tym wszystkim rozmawia. Jak zdążymy, no to jeszcze trochę o przerwaniach i... A, dwa razy. A, dobra, bo tu są po prostu wprowadzone pojęcie przerwania, o co w nich chodzi, a tutaj jest powinno być interruption driver, coś takiego. Bo to jest jak je handlować później w kodzie drivera. I jak robić wszelakie blokowania do sekcji krytycznych, czy taką opóźnioną egzekucję, nie? Czyli obsługujemy przerwanie, to co się powinno obsłużyć, a później całą resztę, to co zajmuje dużo czasu. Dobra, zacznijmy od tego. Jak wygląda system on chip? Skupimy się na system on chipach, bo one są jakby najciekawsze tutaj, bo jeżeli coś jest wszystko, jeżeli mamy urządzenie, które jest całkowicie wykrywalne, jakby taki 86 jest trochę mniej ciekawy w naszym kontekście, my powołujemy się takimi urządzeniami, które są, nie są wykrywalne. Przez system on chip mówię o takich złożonych systemach, takich mniej więcej jak tutaj narysowałem, to jest też uproszczony schemat, bo tak naprawdę to jest dużo bardziej złożone na początek. Ale to wszystko dzieje się w jednym chipie, nie? To tutaj to co jest tutaj przerywanym, zaokrąglonym prostokącie, to jest jeden chip, nie? Jeden układ scalony. I na przykład taki tablet jest po prostu ma coś takiego, wszystkie nasze telefony mają coś takiego. Pecety pewnie nie, bo pewnie mamy wszyscy pecety tutaj z x86, czyli z intelowskimi klockami, więc one mają dużo tych peryferali na zewnątrz. No właśnie, które przede wszystkim są na zewnątrz? No na pewno GPU, ale takie. Tak, bardzo często w takich PC-ach są na zewnątrz, ale na przykład jeżeli kupicie sobie Apple'a ten z procesorem M1, to on ma już rdzenie armowe i jest na takim właśnie wielkim SOC, nie? Czyli ma taki układ już, nie? To jest jeden z pierwszych, w ogóle taki pierwszy, bardziej popularny PC
W sensie laptop, który jest darmowy. Teraz widziałem, że jeszcze Lenovo wypuściło ThinkPady jakieś, czy mają wyjść jakoś teraz, taka odpowiedź na te Apple'owe, te z armami właśnie, czyli już z tego typu układanie środków, nie? Czy mi tylko chodzi, że w komputerze stacjonarnym przecież nie wszystko, znaczy być może chyba, to co jest wewnątrz tego CPU idzie, to Jerku, cache, MMU i timer, czy tylko ten prostokąt jest w tym faktycznej tej kosteczce, którą kojarzymy? Czy ten interaktyw kontroler jest na płycie głównej? Nie, no to wszystko już jest. To będzie wewnątrz procesora. Tak, już teraz te nowe to są systemem chipy. Tak, właściwie też GPU tam często bywa już tego. Powiem inaczej, tendencja jest taka, żeby wszystko wciągać na jednego układu, tak. Ale oryginalnie było to aż tak rozdzielone w tak. Oryginalnie tutaj wychodziło, wiesz sobie, magistral na most północny, południowy i dalej rozdzielała Wiesz, na wiesz, oryginalnie to nawet cache i MMU było na zewnątrz. Tak. Piękne rzeczy. Było proste na pewno, nie? W sensie łatwo było to zrozumieć, było banalnie. Ale niedużo się dało zrobić, jakby coś za coś, nie? To, że teraz jesteśmy w stanie robić, co robimy na komputerach, to trochę zasługa tego się skomplikowała. Dobra, ale w ogólności tendencja jest teraz taka, żeby to wszystko scalać. Na przykład te procki od Ryzeny, od AMD, to są chiplety, nie? To jest chiplet, znaczy się niby jest jeden układ, ale w środku jest wiele chipów połączonych ze sobą, nie? Więc tak naprawdę nawet nie jest jeden układ scalony, tylko wygląda jak jeden układ, bo jest zabudowany, zalany później obudową, założona taka metalowa rzeczka na to, a w środku jest wiele chipów połączonych w taki sposób, powiedzmy, jak na płytce drukowanej, ale na takim substracie, który jest właściwie jak chip, nie? W sensie, czyli właściwie łączysz chipy w chipie i tworzysz większy chip. To się nazywa chipet. Dość popularne. I akurat AMD tym w Ryzena wyprzedził Intela, właśnie poszedł w tę stronę, zamiast zrobić cały duży jeden układ scalony. Dobra, ale jak to sobie działa? No mamy procesor, nie? W sensie, jakby, co to jest procesor? Generalnie każdy pewnie wie. Czy ta nasza jednostka, która wykonuje rozkazy, ma tam jakieś ALU, w sensie jednostkę elektronologiczną, czasem jakieś rozszerzenia, floating pointowe, tego typu rzeczy, nie? To sobie po prostu wykonuje kod. Dalej ma coś takiego jak kontroler przerwań, czy powiedzmy jakieś wejście przerwaniowe, przepraszam, kontroler przerwań jest na zewnątrz, poza procesorem, ale ma jakieś wejście przerwaniowe. Często już w tym procesorze jest coś, co się nazywa timer. Timer to jest takie stałe źródło, jakby nazwa wskazuje czasu, ale tak naprawdę najbardziej nas interesuje przerwania. Stałe źródło przerwania. Chodzi o to, że systemy operacyjne, takie jak Linux, ale też wszystkie inne systemy operacyjne, potrzebują takiego cyklicznego przerwania. Dlaczego? Bo muszą schedulować. I teraz dlaczego muszą przerywać pracę wtedy? No bo jeśli chcesz zeskedulować, trzeba przerwać pracę, przerwać program, który się aktualnie wykonuje, skoczyć gdzieś indziej, zobaczyć, czy mamy wrócić do tego programu, czy może do innego skoczyć i tak dalej. Nie? Więc potrzebujemy takiego stałego kopnięcia. Nie? I oczywiście można liczyć na to, że ktoś będzie dzielnie na klawiaturze pisał i będziemy skopał, ale tak naprawdę przydałoby się mieć taki timer, znaczy takie kopnięcie, które jest w stałym czasie i jest pewne. Nie? Więc do tego są timery. Do tego ten timer tutaj jest zaznaczony, tak naprawdę mógłbym go pominąć, ale zaznaczyłem tutaj. One bywają różnie, bywają też na magistrali gdzieś z zewnątrz, ale często są już zintegrowane z procesorem. Właśnie w szczególności w RISC-V mamy jeden, tak, który jest zbudowany w procesorze. Ale w innych architekturach też to się zdarza, nie? W innych architekturach to się zdarza, że one są bardzo, bardzo blisko procesora. To właściwie dlatego, że większość systemów i tak tego wymaga, to jest potrzebne, czyli bez timera nie będą działać. Bez timera byłoby nie preemptible scheduling, tylko ten, który mu daje. Tak, w sensie wątek musi sam powiedzieć, to ja już dziękuję, skacze z powrotem, wracam do skedulera, nie? Przecież chyba warto powiedzieć, że taki timer jest z reguły per pojedynczy rdzeń, tak. Albo hard w terminologii, w terminologii RISC-V. Tak. Znaczy może być wspólna jakaś masowy komparator. Mogą być wspólne, mogą być na zewnątrz, jest jakby wiele interpretacji, ale często timery są przy korze, właśnie kiedy są per core. A czy może to być per hard? No bo one powinny być per hard, bo jak wyłączysz przerwanie, to nie chciałbyś włączyć przerwań zegarów wszystkich rdzeni, tylko swojego, tak? I jeszcze jedna rzecz, jakby masz 5 hartów na przykład, nie? Czy 10 hartów, whatever, 100 hartów. Jakby z założenia pewnie w głowie wszystkim się świeci tak jak w systemie, nie? W takim pececie. Odpalam SMP, nie? Ten simultaneous multiprocessing, nie? Czy synchronous multiprocessing, to się tak
czyli odpalam system operacyjny, który używa wszystkich rdzeni. Scheduler wie o wszystkich procesorach i sobie je rozkłada zadania na procesory. Ale to niekoniecznie tak musi być. Może na każdym procesorze odpalić osobny system operacyjny. Why not? I są takie systemy, nazywają się AMP, są Asynchronous Multiprocessing, gdzie każdy procesor wykonuje zupełnie inny program, w sensie, czy nawet inny system operacyjny. Oczywiście wtedy problemy są typu, jak podzielić zasoby, typu, nie wiem, każdy musi mieć swój kawałek pamięci, żeby sobie nie włożyły w paradę. Każdy na przykład, jeżeli używa GPU, no to żeby używał GPU i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, możesz mieć takie systemy nawet na serwerach, na x86, bo chciałbyś mieć na przykład wirtualny system, w sensie jeden hypervisor, który odpala ileś Linuxów, bo chciałbyś mieć, nie wiem, na jednym postawiony serwer www, na drugim serwer wiesz, pocztowy i tak dalej, i tak dalej. I każdy używa kawałka, nie wiem, masz wielki, wielki serwer, który ma, nie wiem, 100 procesorów i każdy używa sobie po 3, nie? Także to też pokój, nie? W sensie, bo nie musisz używać ich wszystkich wspólnie. No dobra, ale mamy sobie procesor, mamy sobie jakąś coś na zewnątrz, ileś tam urządzeń peryferyjnych, które robią różnego rodzaju rzeczy. Tu jest na przykład drugi timer zaznaczony, jak ktoś chciał. Jakieś kontrolery zewnętrznych magistral, o których jeszcze będziemy mówić, czyli x2c na przykład. Jakiś kontroler pamięci, który później dochodzi nam do RAMu, karta graficzna i tak dalej, i tak dalej. Nie? Poza chipem oczywiście mamy jakieś pamięci zewnętrzne, sensory i tak to wygląda. W sensie mniej więcej tak to wygląda w takich chipach, nie? Że jest procek, ma swoje przerwanie, jakąś magistralę, którą dostaje się do całej reszty i tyle. Teraz jak to się dzieje, że właściwie to wszystko może działać i możemy, nie wiem, wyświetlać sobie, grać w grę na przykład na telefonie, wyświetlać obraz na GPU. Jak patrzymy na procesor, co właściwie robi procesor, tak z zewnątrz, to procesory są strasznie głupie, prawie nic nie robią, nie? Że nic nie potrafią zrobić. To co potrafią zrobić, tak patrząc mówię z zewnątrz zupełnie, to zapisać coś na magistrale i odczytać coś z magistrali. I to wszystko, nie? Czyli jak wrócimy do tego poprzedniego slajdu, to zapisać tutaj na magistrale i odczytać z magistrali, nie? To właściwie jest wszystko. Oprócz tego emitują dużo ciepła i oprócz tego potrafią przyjąć przerwanie, nie? Czyli jakiś sygnał z zewnątrz, który mówi właściwie przestań robić to, co robisz i skocz w inne miejsce, nie? Więc tak patrząc na to, to właściwie to można zrobić, nie? Aha, bo skaczą tak, bo RAM jest na zewnątrz, więc jest na basie. No tak, no tak, nie? Nawet jeżeli jest jakaś pamięć taka wewnątrz chipu, to ona często też jest na basie, po prostu podpięty, nie? I w jaki sposób to wszystko działa, że jesteśmy w stanie grać w grę na przykład, albo nie wiem, rozmawiać z jakimś innym sensorem? Właśnie dokładnie w taki sposób. Jedyne co procesor robi, to pisze do nich i czyta z nich. Więc zobaczycie sobie na takie urządzenia peryferyjne, jak one właściwie działają, na dokumentację na przykład jakichś chipów, jak to wszystko działa, zresztą pokażę jeszcze taką przykładową dokumentację, to takie urządzenka są na różnych adresach i mają różnego rodzaju rejestry, którymi się steruje. Czyli dosłownie zapisanie do nich wartości jakiejś pod któryś z rejestrów włącza bądź wyłącza jakieś funkcjonalności i powoduje różnego rodzaju działania, nie? W tym wszystkim. W taki sposób można tym sterować. Teraz jak piszę odpowiednio skomplikowany software, który w odpowiedni sposób wpisuje te rzeczy, możemy grać w grę. Tylko robi się to dość złożone, nie? Później. Teraz zobaczcie, że tutaj jeszcze procesor w takim systemie, jaki tutaj mamy narysowany, jak wychodzi na magistralę jakąś tutaj, to wychodzi przez coś, co się nazywa cache i coś, co się nazywa MMU. Nie? Co to jest MMU? No, MMU służy do tego, żeby zamieniać adresy jedne na drugie. Przyjęło się, że jedne to są wirtualne, drugie to są fizyczne. Oczywiście tak nie musi być, w sensie możemy je zmapować jakby 1:1. To jest tak, że wszystkie będą fizyczne, chociaż jedne teoretycznie będą wirtualne. Ale chodzi o to, że w systemach takich większych, takich, na których możemy odpalić systemy operacyjne, takie jak Linux, tak jak Windows, macOS i tak dalej, w sensie wszędzie tam, gdzie chcemy mieć później możliwość odpalania wielu, wielu różnych aplikacji w czymś w rodzaju user space'a, albo nawet w kernel space, ale wiele różnych wątków, które nie będą sobie wchodzić w paradę, chcielibyśmy mieć odpalanie wirtualne. To powoduje, że wstawiamy takie MMU, to powoduje, że każda jedna transakcja, która wychodzi z procesora na magistralę, każde jedno zapytanie o zapis czy odczyt z jakiegokolwiek adresu przeleci przez MMU i MMU zrobi mapowanie. Nie? Czyli powiedzmy tutaj pytamy się o adres 1, MMU stwierdzi, aha, 1 odpowiada 100, czyli tutaj pójdzie 100. Nie? Na przykład. I tak samo z powrotem, jeżeli będziemy chcieli coś leciałoby w tą stronę, w sumie
nie wiem, tak nie będzie lecieć, ale jakby coś, jak transakcje się w tą stronę, to jest tak samo tłumaczą, nie? Przez NM. I teraz, co to powoduje? Dlaczego w ogóle chcemy sobie tak utrudniać życie? Chcemy tak sobie utrudniać życie, bo może mieć mapowania, wtedy system operacyjny, czy jakiś większy kawałek softu, który działa na takim procesorze, może wymieniać mapowanie per zmiana kontekstu, czyli per wątek, który działa w systemie, czyli powiedzmy per wasza aplikacja. Nie? Powiedzmy, odpaliście 100 razy Hello World, takich pętli, które sobie wyprintowuje Hello World, na przykład jakiś numerek. I teraz, gdyby nie było czegoś takiego jak pamięć wirtualna, czyli gdyby nie było czegoś takiego, że każdy z tych procesów odpalonych w systemie dostaje swój własny zestaw mapowań, to właściwie musielibyśmy my jako programiści zadbać o to, żeby każda jedna instancja tej aplikacji używała innego adresu, na przykład do przechowywania swoich zmiennych. Takie systemy istnieją oczywiście, tutaj jest trochę inny format binarki, wszystkie całość jest tak kompilowana, że adresy są względne i dostaje się tylko bazę i tyle masz pamięci i sobie jej używaj, ale jest to strasznie uciążliwe, nie? W sensie, bo bardzo szybko się kończy pamięć na przykład, nie? Bo nie idzie zrobić mapowań takich jak trzeba. Używając pamięci wirtualnej, tak naprawdę nie musimy się tym martwić, martwić się o nas system operacyjny, czyli w momencie, kiedy ładujemy nasz program, tak naprawdę system operacyjny jest w stanie wymyślić mapowania, wymyślić, ile jest potrzebne pamięci. Potem też wszystkie malloki i tak dalej, które wołamy, czy wszystkie syskole do alokacji pamięci, dodają kolejne mapowanie, nie? W tym wszystkim, więc możemy sobie tak działać. Ma to też oczywiście pewien minus. Kernel też jest mapowany, nie? W sensie kernel też działa w pamięci wirtualnej. Ma trochę inne mapowania, to po prostu w Linuxie to mapowanie jest wtedy zazwyczaj offsetem stałym. Nie? Czyli w kernelu to jest po prostu przesunięcie, nie? Czyli powiedzmy adres wirtualny jest C00 coś tam, fizyczny tego jest nie wiem, na przykład 400 coś tam, przesunięty o 8 i same 0. Nie? To jest takie stałe przesunięcie. Dlaczego tak jest? W sensie dlatego, że powiedzieliśmy mu, żeby tak nam dał? Bo tak, w sensie tak sobie kernel mapuje, jako stałe przesunięcie, a to dlaczego musi być zmapowany? No dlatego, że włączyliśmy memu. Jak włączyliśmy memu, to wszystkie transakcje będą. Dlaczego akurat tyle? Bo o to Bóg poprosiliśmy. Tak, czemu, tak. Nie, domyślnie zawsze. Znaczy nie ma czegoś takiego, domyślne mapowanie. Domyślne mapowanie było powiedzmy 1:1, nie? To tak załogujemy się z nim, żeby nam... Tak, kernel tuż przed włączeniem memu tworzy swoje tablice mapowań. Właśnie te translacje są przechowywane w części TLB, czyli Translation Look Aside Buffers, czyli dosłownie kawałek kernela, który obsługuje MMU na konkretną architekturę procesora, tworzy taki zestaw mapowań i za każdym razem, kiedy zmieniamy kontekst, przełącza te mapowania. I teraz, co się stanie, jeżeli nagle spróbujemy się dostać do adresu, który nie jest zmapowany? Jak powiedzmy, zmapowaliśmy sobie adresy od 0 do 100, na jak wirtualne, na jakieś adresy fizyczne i teraz nagle ktoś chce po pierwsze. Co się dzieje wtedy, nie? To trafia taka transakcja do MMU. MMU sprawdza w tych forach mapowań, co właściwie się dzieje, nie? W sensie, co właściwie, jaki adres mam wypuścić w tą stronę. Nie znajduje takiego adresu, więc mówi, nie puszczę tego dalej, nie wiem, co z tym zrobić. Zgłasza jakiś exception, czy jakieś tam przerwanie do exception, który będzie przerwaniem do procesora. I teraz co robi w tym momencie procesor? W sensie procesor oczywiście przerwie to, co teraz robi, skoczy do obsługi przerwania. Za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy, jak to działa. Trafimy do systemu operacyjnego, który musi zdecydować, co właściwie z tym funkiem zrobić, że nagle próbowaliśmy wykonać transakcję na adres, który nie jest zmapowany. Może mieć kilka przypadków. Są takie procesory, tak x86, gdzie jeżeli nie ma mapowania w MMU i trafiliśmy w niezmapowany adres, znaczy, że kaplica, nie? W sensie coś zrobiło się bardzo, bardzo niedobrego w naszym systemie i właściwie to jest w Linuxie segmentation fault, nie? To się skończy segmentation faultem w tym momencie, bo właściwie próbujemy się dostać do pamięci, do której nie mamy dostępu, bo sobie nie zmapowaliśmy w żaden sposób, nie? Czyli prawdopodobnie nie zalokowaliśmy, albo zalokowaliśmy za mało, wychodzimy poza ten obszar i tak dalej, i tak dalej. Ale są takie procesory, na przykład RISC-V jest tak zrobiony, ARM jest tak zrobiony, gdzie MMU nie ma tak dużego tego bufora, w sensie czy nieskończonego bufora, który potrafi przeczytać z pamięci, więc mapowanie ma wpisane tylko trochę, nie? W sensie ileś mapowań, które są teraz używane. W momencie, kiedy nie trafimy w mapowanie, trafiamy znowu do systemu operacyjnego, system operacyjny jest w stanie sprawdzić, czy to powinno być mapowane, czy nie. Czy ja mam to w moich tablicach translacji, jeżeli tak, to zaupdate'uję wpisy w MMU i każę mu jeszcze raz puścić tę transakcję. Czyli to się znajduje, system operacyjny będzie miał taką tablicę.
tak? Tak, też ma tą tablicę. Jakby powiększone TLB? Ma całe mapowanie. On ma w pamięci to sobie. Może inaczej powiem, bo to wydaje się, że to, co Karol chce powiedzieć, to ja to określałem gdzieś na różnych swoich wykładach w taki sposób, że albo mamy sprzętowego page walkera, albo nie mamy, czy page table walkera, tak? No i okazuje się, że na przykład w ARMie 64-bitowym w większości RISC-V'ów jest sprzętowy i w x86 jest sprzętowy page walker, czyli jeżeli rozpiszemy tą tablicę stron, no to jest, jak mamy MISA w TLB, to się tam odpala jakaś wewnętrzna procedura zrealizowana w hardware'ze i ona uzupełnia to TLB o odpowiedni wpis, prawda? Natomiast rzeczywiście są procesory, które nie mają sprzętowego page walkera i one, i tam musi być specyficznie skonfigurowane to TLB i coś tam, nieważne, ale ważne jest to, że istnieje procedura, taka procedura TLB MIX. Co zrobić, jak jest TLB MIX? No właśnie, programista jądra musi. Tak. I my to w Mimikerze na przykład mamy dla MIX-a zrobione. Tak, MIX też soft memu tak zwane. W sensie dostajesz dosłownie exception ten sam, który byś dostał w segmentation fault. I soft wtedy musi zdecydować tak naprawdę, czy to był prawdziwy, w sensie czy fejkowy MIX typu. Powinno być zapowane, tylko nie było chwilowo w tym kontekście, więc uzupełnię mapowanie, lecimy tak, dalej. Tak, po prostu musisz zaprogramować procedurę, która przejdzie tablicę stron i znajdzie wpis w tablicy stron i wrzuci go do TLB. Co siłą rzeczy powoduje, że taki proces jest wolniejszy, no bo musisz wrócić do softu i coś zrobić, ale jest prostszy. Więc to MMO wtedy jest dużo prostsze, nie musi umieć wrócić do pamięci samo, nie musi robić tego walkera w sprzęcie, więc teoretycznie jest mniej skomplikowany, łatwiej go zrobić, więc jest na przykład tańszy. MIPSy to mają, bo MIPSy generalnie słyną z tego, że kosztują poniżej dolara per sztuka, więc między innymi dlatego jest prosty, nie? Prościej go zwalidować, prościej go wyprodukować, mniej błędów, nie? W samym hardware'ze. Więc mamy sobie to. Nie? Co się stanie, jeśli w TLB nie ma wpisu mapującego pamięć kernela na pamięć fizyczną? Segmentation jest w kernelu. Zawsze jest, bo masz zadrutowane wpisy. Określasz, ile wpisów jest zadrutowanych, nie może ich sprzed usług. Znaczy nie, no możesz mieć segmentation fault w kernelu, nie? Nie, no możesz mieć, ale chodzi o to, że Kubie chodzi o to, że a co jeśli ta procedura uzupełniająca TLB nie jest zmapowana? Aha, nie, to się nie wydarzy. To jest pilnowane. Jeśli to się wydarzy, to znaczy, że coś jest bardzo, bardzo źle, nie? Gdzieś poszło mocno nie tak. Standardowo w MIPSie pierwszych kilka wpisów jest zadrutowanych i mówisz ile i one muszą pokrywać kluczowe części jądra. No inaczej naprawdę by się nie dało. Tak. Miał być taki problem właśnie. Dobra. Tak, że to nie działa. Teraz tak, oprócz tych mapowań, po prostu zwykłego tłumaczenia mapowań, te nowsze MMU wszystkie, wiecie, jaki stary proces, to może tego nie znajdziecie tam, ale w naszych MMU macie też uprawnienia. Nie? W sensie, co właściwie ta zmapowana strona potrafi. Nie? Czyli czy może być czytana, czy może być zapisywana, czy może być wykonywana. Nie? Więc w zależności od tego, co się dzieje, jaka jest transakcja, kiedy transakcja. RISC-V ma to. Tak, RISC-V ma jeszcze więcej, bo potrafi nawet rozpatrzyć, czy dany privilege level ma dostęp. Nie? W sensie, czy w machine mode, czy w user mode, czy w supervisor mode możesz się dostać do danej strony. Nie? Więc masz jeszcze takie rzeczy. Teraz, co dalej? Więc tak to wygląda od strony procesora. Ale są jeszcze przecież na tej magistrali inne elementy, które mogą inicjalizować transakcje. Nie? Na przykład DMA jest takim elementem. Nie? DMA to są bloczki, które w ogólności służą do przesyłania danych z jednego miejsca do drugiego miejsca, albo z pamięci, albo z pamięci do jakiegoś urządzenia peryferyjnego, albo z urządzenia peryferyjnego do pamięci. Na przykład jak chcemy wyświetlić obraz z pamięci do karty graficznej, do już potem na zewnątrz, do monitora na przykład. Chodzi o to, że potrafią sami inicjalizować transakcje, nie? Czyli potrafią dostać adresy, skąd mają rzeczy wziąć i gdzie je wysłać, nie? Czy zapisać na przykład skąd do pojęcia. To powoduje, że procesor musi się tym zajmować. Nie? Procesor może sobie dzielnie robić to, co potrzebuje, a jakieś transmisje dane się dzieją same z siebie i tylko dostajemy na koniec informację, koniec. Jak popatrzycie na ten schematik, to takie DMA nie przechodzi przez DMA. Nie? W sensie idzie od razu na magistralę i gada sobie, nie wiem, z takim RAM-em i na przykład wysyła to do takiego referala. To oznacza, że DMA nie może operować na adresach wirtualnych, nie siłą rzeczy w tym momencie. DMA operuje najczęściej na adresach fizycznych, czyli w momencie, kiedy mamy jakiś,
kawałek software, czyli nasz driver wykonujący się na procesorze, potrzebujemy zlecić tonalizację DMA, na przykład właśnie, nie wiem, ściągnij ramkę z kamery albo wyślij ramkę obrazu do karty graficznej, to musimy znać adres fizyczny, nie? Czyli musimy w kernelu zapytać alokatora, hej, a ten adres, co mi dałeś wirtualny, to jaki jest fizyczny. Nie? Są oczywiście do tego całe API, do wyciągania tego, też przy mapowaniu pamięci są specjalne lokatory, które dają nam od razu fizyczne i wirtualne adresy. I jeszcze jedna rzecz. Przez to, że mamy MMU, mamy adresy wirtualne, to co z punktu widzenia procesora jest pamięcią ciągłą, nie? Czyli adresy po kolei, tak jak w C macie, standard C mówi, że jak macie tablicę, to jest ciągła w pamięci. Nie? Jasne, no jest ciągła w pamięci wirtualna z punktu widzenia software. Jest tak zachowana, że może być pierwsze 5 elementów fizycznie w jednym miejscu, kolejne 10 fizycznie w drugim miejscu, kolejne 15 może być jeszcze 10. Nie? I teraz, jeżeli mamy coś takiego zalokowanego w kernelu, w sensie od strony procesora, widzimy taką ciągłą pamięć i chcielibyśmy powiedzieć DMA, ej, przetransmituj mi to gdzieś indziej, bo to DMA oszaleje. W sensie, bo DMA, weźmiemy adres fizyczny pierwszego elementu takiej tablicy, powiemy DMA, ej, przetransmituj mi to, to DMA może nie oszaleje, ale przetransmituje tą długość tablicy od pierwszego elementu, od pierwszego adresu fizycznego, pierwszego elementu. Czyli pierwsze pięć się będzie zgadzać, a potem są śmieci. Albo potem prawdopodobnie nawet nie ma danych i w ogóle będzie problem, nie? Albo nie mamy dostępu do tej pamięci. Więc w momencie, kiedy się pracuje z DMA, używa się jeszcze innych alokatorów, takich, które zapewniają, że pamięć jest ciągła fizycznie, tak, żebyśmy mieli faktycznie bufor, kawałek RAMu, który jest po kolei, nie? W tym wszystkim. W jeszcze nowszych systemach można spotkać MMU, też coś nazywa IOMMU i jest tutaj właśnie, tak, żeby także DMA można było pilnować. Bo to są też takie potencjalne dziury w systemie, że MMU też może być memory protection unit, czyli chronić kawałki pamięci, nie pozwalać jej odczytywać, ale mamy DMA, które z drugiej strony pozwoli to czytać, więc możemy sobie zrobić transfer DMA z niechronionej pamięci, ze schronionej pamięci do niechronionej ją odczytać na przykład. Nie? Oczywiście trzeba skalować uprawnienia, żeby móc dostać się do DMA, ale żeby temu zapobiec, też są sprzętowe bloczki jakieś tłumaczące tutaj, czy chroniące. Co, między DMA a szynę wcisnęlibyśmy IOMMU, tak? Tak. Z tego co ja wiem, to te IOMMU ono już nie posiada sprzętowego pagelokera z reguły. Czyli jeżeli tam poleci wyjątek, to trzeba mu uzupełnić wpis. Tak, tak, tylko ten wyjątek wtedy zazwyczaj poleci, dostaniemy baserola, nie? Czyli tak. Dostaniemy ten tak. Zlecacz transakcji, nie? Ten czyli w przypadku DMA dostanie z powrotem od tego MMU błąd jakby systemu, nie? Te magistrale tutaj są, ja to wszystko rysuję jako bus po prostu, a to jest kawałek logiki, który potrafi przesłać po prostu, przenieść adres, przenieść dane i zrobić transakcję w taki sposób, żeby się udała, że tak powiem, bardzo dookoła mówię, ale jest wiele standardów tego, w sensie jest wiele różnych typów implementacji magistral, różnego rodzaju, od prostych wishbone'ów, akcji do, znaczy akcji w sumie nie jest takie proste, ale powiedzmy wishbone jest prosty, później mamy bardzo popularne akcji, które jest wyszło z ARMA, ale też używane właściwie teraz wszędzie, czy rzeczy typu tile-link w RISC-V'owych implementacjach od Sci-Fi używają. Wszystko co wyszło z OpenCV generatora właściwie używa tile-linka w sobie. Chodzi o to, że to jest po prostu kawałek logiki, który dosłownie przenosi adres, dogaduje się z drugą stroną, wtedy oczywiście ta strona musi mieć kawałek logiki, która inicjalizuje transakcję, ta strona musi mieć kawałek logiki, która odbiera transakcję, czyli jedna strona wystawia binarnie adres i wystawia jakiś sygnał, hej, to jest adres, a druga strona wystawia sygnał, hej, akceptuję ten adres, spoko, jest do mnie. Plus taka magistrala ma trochę logiki, która rozpoznaje, że jeżeli tutaj pojawił się adres od 0 do 100, to znaczy, że transakcja idzie tutaj. Tak? Jeżeli pojawił się adres od 0 do 200, to transakcja idzie tutaj, jeżeli od 200 do 1000, to tutaj. Nie? Oczywiście przykładowe adresy, ale rozumiecie koncept, nie? W sensie, że jest po prostu jakiś tutaj multiplexer, który po prostu sam wie, gdzie co wysłać. Więc to tak to działa, nie? Tutaj nie ma specjalnie magii, po prostu tak to działa. Plus, magistrale się trochę bardziej skomplikowane po to, żeby ogarnąć jakieś rzeczy typu autofolder, transactions i tak dalej, nie? Żeby jednak wszystko działało szybciej, bo czasem niektóre mogą być opóźnione, inne nie i tak dalej. Czyli tak naprawdę te adresy wirtualne są zamknięte w tej części CPU za MMU. Tak, dokładnie. Okej, a przez to, że mam tego hardware'owego page walkera, to
z punktu widzenia kodu jądra to TLB jest niewidoczne, tak? Jest widoczne wtedy. Kod jądra musi TLB wypełnić. Dosłownie masz buforek gdzieś w pamięci, oczywiście zalokowany w taki sposób, żeby był niekrzywalny i tak dalej. Wypełniasz całe TLB na dzień dobry, jak zmieniasz kontekst. Nie, to tylko jak masz adres. TLB ruszasz tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie masz sprzętowego pagewalkera, albo jeżeli masz sprzętowy pagewalker i musisz zrobić zmianę przestrzeni. No mapowania, tak, tak. No. Okej, okay, jak będzie pagewalk, to już... Tak, ale TLB znajduje się zwyczaj w pamięci, w ramie. Nie, w sensie... Nie. No, tak, często w ramie jest. Nie, to jest cache. Bardzo blisko procesora, on jest na ścieżce krytycznej. On musi być mega szybki. TLB nawet szybszy niż cache pierwszego poziomu. Dobra, TLB jest pomiędzy L1 i L2, tak? Różnie. Z reguły w Intelu tak. W Intelu tak. Jest między... To może inaczej, to są te po prostu drzewa translacji, one są w pamięci. No tak, tablice stron są w pamięci. Tak, i kto sobie przechodzi pytło. Tak. I uzupełnia na tej podstawie TLB i trzyma tam najczęściej używane wpisy z tablicy stron. Tak, i on, tylko o to mi chodziło właśnie, że to jest w ramie. Tak naprawdę to jest zazwyczaj podzielone w taki sposób, że masz taki wpis najwyższego rzędu, który mówi, czy są... Mówiliśmy trochę na tym ASK-u. Mówiłem o katalogach stron, o formacie. Najmniejsze granulacje do wyższej i tak dalej. Nie? Czy to jest taka drzewiasta struktura. Okay, czyli w skrócie PageTable się martwimy, a TLB nie. W pewnych szczególnych kontekstach musimy się o TLB martwić, ale to raczej nie w sterownikach. No tak, to jest ten kawałek systemu, który zajmuje się mapowaniem tego wszystkiego. I to jest też bardzo niskopoziomowy kod zazwyczaj, bo różnie się gada z MMU, ale no nie sterowniki. Nie? W sensie powiedzmy, to jest sterownik MMU, ale to piszesz, jeżeli faktycznie nie wiem, portujesz na zupełnie nową architekturę, nie? To możesz tam zaglądać. Zazwyczaj no, możesz tam znaleźć jakiegoś buga, czy znaleźć jakieś optymalizacje, ale bugi już rzadko. Jak już wiesz, architektura jest dłuższy czas używana w wielu, wielu miejscach, no to ciężko znaleźć już cokolwiek, co tam nie działa. Nie? No bo to jest tak epicki błąd, że jeśli tam coś nie działa, to naprawdę nic nie działa. Nie? To cały system nie działa i wybucha w losowych miejscach. Dobra, mówiliśmy o tym, że procesor właściwie potrafi tylko czytać i pisać też na magistrale i o tym, że można się dostawać do różnych urządzeń peryferyjnych, że magistrala ma taki kawałek kodu, kawałek sprzętu, który potrafi wyczaić, gdzie właściwie transakcja ma iść. Jak to wygląda w prawdziwym sprzęcie? Tu jest akurat taki zrzut z Zynka. Zynk to jest Cortex A9, czyli armowy procesor dwurdzeniowy. Zając produkuje takie układy, jest jeszcze z kawałkiem FPGA, nie? Do tego wszystkiego doczepionym. Bardzo prosta implementacja, taka chyba najprostsza możliwa implementacja Cortex A9, bez żadnych zarządzeń energią i tego typu rzeczy. To jest bardzo fajna do programowania. I tu jest akurat zrzut jakiegoś tam kawałka dokumentacji, który wprost mówi: od adresu takiego do adresu takiego mamy tego typu rzeczy, nie? Czyli jakieś tam on-chip memory, DDR, tak i tak dalej, nie? Na różnych magistralach. Dalej od tego adresu do tego adresu mamy DDR, nie? Tak? Od tego adresu do tego adresu DDR, od tego adresu do tego adresu DDR i tak dalej. Chodzi o to, że te DDR-y to są różne, tak jak widzicie, mamy pewnie różne tryby dostępu z różnych miejsc, z różnych tam kawałków tego systemu. Dalej od tego adresu do tego adresu mamy program Logic, czyli to jest to część WPZ i tak dalej, i tak dalej. I teraz było ileś pytań na tych wcześniejszych zajęciach, skąd my te adresy bierzemy, no właśnie z takich miejsc, nie? W sensie dosłownie otwieramy dokumentację i w dokumentacji jest wypisane, co jest gdzie, nie? Jak procesor mapuje bus? Jak ten cały system chip mapuje bus? Cały system chip mapuje bus? Dosłownie... Jak ten multiplexer jest zakodowany? Tak, jak to tutaj właśnie jest zakodowane. To są adresy fizyczne. Czyli procek jakby musi jakieś inne dostać już. Procek, jeżeli chce dostać się do takiego adresu, musi sobie to zremapować na jakiś wirtualny. I tego użyć. Tego też będziemy używać. Nie? W sensie to mapowanie będziecie musieli zrobić, tak, żeby to działało. Okej, okay, w tym device tree, tak podawaliśmy te adresy, to one były fizyczne. To są fizyczne adresy. A tutaj gdzieś jest. To general purpose port to jest pod bram, czy... To? Tak. Nie, to jest akurat w tym chipie, to jest kawałek FPGA.
W sensie ten chip jest o tyle specyficzny, że wychodzi, ma kawałek, kawałek, który można zrekonfigurować, czyli wstawić dowolną logikę. Mieliście jakieś zajęcie z FPGA, nie wiem, czy to były z FPGA, ale nie wiem, czy nie byłeś. FPGA to jest tak long story short, możesz zrekonfigurować wewnętrzną strukturę chipu, to rozumiem, tak, okay. żeby robić dowolną logikę. Właśnie, to, no, tutaj nie ma nigdzie RAM-u tak bezpośrednio? Jest DDR. DDR. Aha, okej, to tak. Patrzyłem tylko na noc i no dobra, okej. Okay. Czy DDR jest tak naprawdę, jak się popatrzy, od 0 do 3 FFF, nie? Czyli właściwie dolne 512 MB, nie, przepraszam, dolny gigabajt. To jest, To może trochę odbiegając od tego, ale no, w komputerach często jest tak, że są, można sobie dokładać RAM, kostki RAM, nie? Mhm. To jest tak, że, no, a procesor jest jakiś konkretnie, to jakby skąd, jak właśnie dynamicznie to działa, że można sobie dołożyć... Masz na kości RAM, masz dodatkowy chip, dodatkową osobną rzecz, której jest to najczęściej kwad na I2C i tam masz zapisane, jaka to jest kość, jaki ma rozmiar i potem sobie BIOS przeczyta te wszystkie rzeczy i on wtedy wie, ile ma RAM i gdzie, jak i to sobie potem układa. No, to jest, po pierwsze dowie się, ile ma RAMu, ale w przestrzeni adresowej jakby całego systemu to jest przestrzeń adresowej całego systemu. W sensie kontroler pamięci na płycie głównej czy kontroler pamięci w procesorze ma ograniczenia. W sensie nie włożysz tam więcej niż, nie wiem, 128 GB RAM-u na przykład. Nie? Bo... To jest niezależne od procesora, to już zależy od płyty głównej, tak? To chyba od kontrolera pamięci. Kontroler pamięci jest w pełni konfigurowalny. On ma wewnątrz taki multiplexer, który ty możesz, wpisując do odpowiednich rejestrów sprzętowych, skonfigurować. No i jakby ciekawe jest to, że procesor na początku startuje bez RAM. No. Tylko jedyny RAM, który ma, to jest jego cache. I on po prostu idzie do tego sterownika pamięci, sczytuje sobie z tych wszystkich kości, ile ma tej pamięci, a potem umieszcza, konfiguruje ten multiplexer i mówi: ten moduł tu, ten moduł tu, ten moduł tu, proszę, mam skonfigurowaną przestrzeń fizyczną. Tak? W ten sposób w sokach masz tak, że też nie wyślij z tej pamięci, bo tutaj jest przestrzeń faktycznie gigabajt, ale to nie znaczy, że masz gigabajt podpięty, nie, do tego wszystkiego. I też jest tak, że wiesz, proces się włącza bez tego zewnętrznego RAM-u, ma jakiś RAM wewnętrzny i z tego z niego się odpala. Ja już pokazywałem taki proces budowania, ileś tych bootloaderów. Ten pierwszy jest bardzo mały, właśnie dlatego, że on tak naprawdę musi się zmieścić w jakichś wewnętrznych. Ale to właśnie ten bootloader, ten pierwszy, to jest w ogóle hardware'owo zrobiony, czy to jest jakiś firma? Pierwszy zerowy jest hardware'owy. Okay. W sensie, hardware'owo w sensie jest wbudowany w ROM. Jest wbudowany w ROM, tak. No, ROM. Dobra, okay. Na przypadku 36 to jest w ogóle BIOS, nie? Więc on tak do końca wbudowany nie jest, nie? W sensie jest, możesz go wymienić, nie? Ale, ale w przypadku takich jak takich procesorów jak, nie wiem, ARMy jakieś, czy tak, czy... Ale to znowu to wynika z tego, że to jest SOC. Więc ten ROM jest wewnętrznie w tym chipie, prawda? No dokładnie, to jest po prostu jakieś tam pamięci, nie? Dobra, tak już wiemy, jak to się... Gdzie tutaj się podłącza to, co my będziemy podłączać na nasze zajęcia? Gdzie tutaj? No to jak może tą wątpliwkę to nie podłączysz, tak? No nie, no na przykład masz tam kład SPI i tam możesz sobie komponenty na SPI podłączyć. Być może gdzieś tutaj masz jakiś fragment, w którym widać kontroler i kwadrat C. Okay. Tak, to nie jest cała przestrzeń pamięci. Znaczy, tu pokrywa całą, ale tak naprawdę tu jest gdzieś... C-table 4.4, tak? Tak, ale to jest IO peripheral. No wiesz, to C-table. Tak, i tutaj tu jest pewnie reszta, nie? Ja. Już dokładnie rozdzielone na... Tu masz kontroler kwadrat C, tu masz kontroler SPI, i tak dalej, nie? Ten QSPI jest osobny, bo to jest taka pamięć, z której się może zbutować, nie? Czyli taka zmapowana na po prostu jako bufor na, czyli jako kawałek przestrzeni adresowej, nie? Możesz wykonać z tego kodu. Dobra, to jeszcze idąc dalej, tak, mamy tutaj jeszcze przerwania. Jak działają przerwania? Tak jak powiedziałem, przerwanie to jest coś, co jakby nazwa wskazuje, przerywa pracę procesora, nie? Czyli procesor robi sobie jedno, nagle przychodzi przerwanie, trzeba porzucić to, co właśnie teraz robiłem, przeskoczyć gdzieś indziej i zacząć robić coś innego. I teraz jak to działa w rzeczywistości? No, w rzeczywistości nie można tak po prostu porzucić tego, co akurat robiłem, nie? No bo jakbyśmy wrócili do takiego miejsca, które właśnie porzuciliśmy, no to jeśli patrzyliście kiedyś na assembler, nie? W sensie rozkompilowany kod jakiegokolwiek programu, no to ten assembler zakłada, że nie wiem, w linijce n ładujemy coś do rejestru A0, tak? A w linijce n plus 1 używamy A0 do operacji na przykład arytmetycznej.
I teraz, jeżeli nagle pomiędzy linijką n i n plus 1 przychodzi przerwanie, gdzieś sobie wyskoczymy i tam wykonamy jakiś inny kawałek kodu, to ten inny kawałek kodu jest duża szansa, że nam zepsuje, ten rejestr 0. Nie? Przy takim zwykłym skakaniu do funkcji, kompilator o tym pamięta. Nie? Znaczy, kompilator dokłada nam preambułę i ten i epilog do funkcji, które wiedzą, jaka, czy kompilator wie, jakie rejestry będą używane procesora wewnątrz ciała funkcji, więc sobie odkłada te, które przyszły na stos, czy gdzieś tam w pamięci, zazwyczaj na stos, oczywiście wykonuje swoje, przywraca na koniec, wraca do tego, co robi. Ale jak przychodzi przerwanie, to nie jest w stanie zareagować nawet, bo nagle skaczemy gdzieś indziej, nagle wykonuje coś innego. A mówię o tym skakaniu gdzieś indziej. Zazwyczaj procesory tak działają, że jak przychodzi przerwanie, to skaczą do innego adresu, jakiegoś predefiniowanego adresu. No my już sobie patrzyliśmy na ten mechanizm, tak? Już go przeczytaliśmy wszystko z Linuxa dogłębnie. No dobra, ale są też procesory, które akurat w RISC-V podaje się adresy, nie? W sensie do machine trap, do supervisor trap, i w sensie jest MTVEC, STVEC, nie? W sensie w tych rejestrach podaje się... Co? UTVEC też? Chyba nie. Nie wiem w sumie, musiałbym zobaczyć to speka, ale tak. Nie się z tym. W każdym razie tam się podaje adres. Ale są też procesory, które mają konkretne hardkodowane adresy. Nie? Czyli na przykład skaczą, nie wiem, przerwanie zerowe, zawsze skaczymy do adresu 0x100. Pierwsze do 0x200 i tak dalej. AFORy tak miały i coś jeszcze tak miało. Microblaze od Linuxa chyba tak miało. Czy Picoblaze? To mniejsze z tym. Nie? No tak, ale Linux na tym nie działa. Na Microblaze działa. Działa. Jest na mainline chyba, na Microblaze'a Linux. No w każdym razie, tam jest sobie tak, że akurat w tych kawałkach zazwyczaj takie systemy jak Linux umieszczają trampoliny. Nie? Gdzie skaczesz tam, zapamiętaj, gdzie, skąd przyszedłeś, zapamiętaj ten rejestr, numer przerwania i skacz do takiej jednej funkcji obsługi. Nie? Bo jest prościej, po prostu tak jest prościej to zrobić, nie? W sensie całą obsługę. No, ale tutaj skaczemy sobie oczywiście do, w RISC-V skaczemy do tego, co zaprogramowaliśmy w rejestrze tam STV, jak zazwyczaj, bo w supervisor działamy. I co wtedy? No, po pierwsze, taka rutyna obsługi musi zapamiętać, gdzie była. Nie? W sensie zrzucić wszystkie rejestry sprzed przerwania na stos. Najlepiej przełączyć się na inny stos, zazwyczaj się przełącza na inny stos, wykonuje to, co się dzieje w przerwaniu i wraca, nie? Do starej funkcji, nie? Do tego, co się działo wcześniej. Chyba że stwierdzi, że jednak tam nie wróci, no bo na przykład to jest rescheduling, nie? Czyli stwierdzamy, że wracamy gdzieś indziej. Przełączając się na inny stos, mamy na myśli przełączanie się na stos jądra, czy na... Nawet na inny stos przerwaniowy często. Nie? W sensie masz stos dla normalnej pracy i stos, którego używasz w przerwaniu. Bo w przerwaniu też wołasz funkcję, więc też musisz podejrzeć na stos, nie? I potem chciałbyś wrócić. Były takie rozwiązania, spotykało się takie rozwiązania. Natomiast jak w RISC-V patrzyliśmy, to zawsze się przełączamy po prostu na stos jądra. Chyba że jesteśmy na stosie jądra, to się wtedy nie przełączamy. Tak. Zephyr na przykład, inny system, tu był akurat przedmiot jest o Linuxie, ale Zephyr to jest system stosu rzeczywistego, dość podobny do Linuxa, tylko że jest stos rzeczywistego i dużo mniejszy. Ale on akurat przełącza się, ma kilka stosów i w zależności od tego, co się dzieje, przełącza się na różne stosy, nie? Żeby łatwiej było handlować. To w jakim sensie nie jest podobne do Linuxa? Jakby koncepcyjnie, kodowo i warstwami. Tak, to jest silniejszy Linux. Tak, prostszy też oczywiście. Używa device, ale w zupełnie inny sposób. Więc możemy kiedyś o tym pogadać, ale może nie róbmy już teraz takiej dygresji, bo nie skończymy do końca semestru. Dobra, i tak to sobie działa. I teraz jak to działa w sprzęcie? Procesory bardzo często mają pojedyncze wejścia przerwaniowe. Nie? W sensie do samego kora procesora dochodzi jedno przerwanie, jeden sygnał przerwy. A w całym systemie chcielibyśmy tych przerwań mieć dużo. Nie? W sensie zazwyczaj jakieś urządzenie peryferyjne różnego rodzaju chciałyby nam złożyć przerwania. Mało tego, chcielibyśmy od urządzeń z zewnątrz na przykład jeszcze dostawać przerwania. Chcielibyśmy, nie wiem, na przykład mieć guziczek, który coś zrobi, albo mieć sensor temperatury, który one często mają w zależności od typu, ale oczywiście często mają takie rzeczy typu można zaprogramować, jeżeli temperatura przekroczy jakiś tam threshold, zgłośmy przerwanie. Nie? Dosłownie zapal mi pin, tak, że coś się wydarzyło. Jak z takimi rzeczami się sobie radzą deweloperzy, projektanci takich systemów chipów i potem oczywiście muszą programiści sobie z tym radzić, żeby to oprogramować. Wprowadza się coś, co się nazywa interrupt kontrolery.
I to całe drzewo interaktów ma właśnie taką strukturę żywiastą, tak? Że urządzenia peryferyjne swoje linie przerwań, czyli to dosłownie linia, która się zapala na 1 albo 0 cyfrowo, czy elektrycznie oczywiście, ale jakby rozporujemy na cyfrowo, jest doprowadzona do jakiegoś wejścia bloczka, który nazywa się interrupt controller. Ten bloczek jest programowalny w jakiś sposób z procesora, albo dodatkowymi instrukcjami, albo po prostu z widocznym magistrali ma rejestry i można do niego pisać. I on wybiera tak naprawdę, co ma się wydarzyć, nie? Czyli co, które z tych przerwań, które z tych sygnałów ma być dalej zaprogramowane do procesora. Nie? Czyli co z nich jakby powoduje przerwę w pracy, przerwanie pracy procesora. I teraz, żeby było jeszcze weselej, to do kontrolera przerwań takiego głównego systemowego mogą być podpięte kolejne kontrolery przerwań, czyli na przykład taki bloczek, który jest GPIO, czyli General Purpose Input Output, czyli coś, co steruje pinami, co potrafi zapalić nam, wystawić tak, jeden na zewnątrz, jeden, czyli jakieś napięcie na jakiejś nóżce procesora, czy tego systemu chipu, czy odczytać jakąś wartość z zewnątrz, też potrafi zgłaszać przerwania, czyli właśnie jak jest wejściem, to potrafi, często mają takie funkcjonalności, że można zaprogramować, jeżeli tu się pojawi jeden, to zgłoś przerwany, nie? Więc on też jest swego rodzaju kontrolerem przerwań i ma jedno przerwanie, które idzie do następnego kontrolera i to idzie sobie dalej. Te kontrolery często są dość złożone, potrafią ogarnąć rzeczy typu poziomy, jakby privilege levels tych przerwań tutaj, nie? Czyli przerwanie od jednego urządzenia peryferyjnego jest ważniejsze niż przerwanie od drugiego. Jeżeli przyjdą dwa naraz, tamto zostanie, to ważniejsze zostanie zgłoszone. Mało tego, przerwanie potrafią przerwać przerwanie. Mamy ten nested interrupts, czyli jesteśmy w przerwaniu i przychodzi ważniejsze przerwanie i musimy je obsłużyć. To jest na przykład bardzo ważne, nie wiem, w systemach czasu rzeczywistego, gdzie musimy zapewnić jakiś stały czas odpowiedzi systemu. Czy chcielibyśmy, powiedzmy, wyobraźcie sobie, że macie samochód, jest czujnik zbliżeniowy, który ma zatrzymać samochód awaryjnie, bo wykrywa coś tam, a jednocześnie mamy przerwanie od timera, który miga sobie tam, nie wiem, naszym kierunkowskazem czy coś takiego, albo steruje, nie wiem, klimatyzacją. To jakby dużo bardziej istotne jest to, żeby się tam zatrzymać, niż to, żeby było akurat dokładnie tyle stopni w samochodzie, ile jest, nie? Więc tego typu rzeczy są, potrafią być wyliczane, nie? To też trzeba oczywiście wtedy obsłużyć odpowiednio, bo może nam się zdarzyć przerwanie w przerwaniu, nie? I teraz, przez to, że mamy takie bloczki, w sensie takie kontrolery, one są sterowalne, to soft, który działa na procesorze, potrafi włączać i wyłączać poszczególne elementy tego wszystkiego. Nie? Po pierwsze, zazwyczaj mamy jedną instrukcję globalną w procesorze, która w ogóle włącza przerwanie. Nie? Bo procesorze zazwyczaj włączają się, jak ich uruchomimy w resecie, włączają się bez przerwań, po prostu wykonują swoje działania. Mamy takie globalne instrukcje jak enable interrupts. Tak? I kto w ogóle włącza to wejście tutaj. Ale dalej jest jeszcze interrupt controller, który ma kolejne swoje rejestry, które mówią na przykład, jeżeli pojawi się tutaj jedynka, to ją przepchnij dalej, ale można też zamaskować przerwanie tak zwane, czyli dosłownie powiedzieć kontrolerowi przerwań, to wszystko ignoruj, z tego wejścia jakby nie obchodzi mi to. I by default zazwyczaj wszystkie są zamaskowane. Dopiero jak ręcznie powiemy, chcielibyśmy mieć zamaskowane przerwanie, to możemy sobie odblokować pewne rzeczy. W Linuxie by default, jak rejestrujecie funkcję przerwania, to się pobieracie przerwanie, będziemy widzieć to w kodzie później, jak rejestrujemy taki handle przerwania, czyli coś, co ma się, kawałek kodu, który ma nam się koniec końców odpalić, jeżeli konkretne przerwanie zostanie zgłoszone, czyli na przykład kawałek naszego drivera, to odblokowuje, się odmaskowuje przerwanie w interrupt controllerze. Dopóki nie zarejestrujemy takiego przerwania, to ten numerek jest zamaskowany, coś on się nie będzie zgłaszał. To jest celowo po to, żeby nie było rzeczy typu coś na strasznie sieje, nie? W sensie jakiś tam bloczek, powiedzmy taki GPIO jest skonfigurowany przypadkiem na przerwanie, ale nic do niego nie jest podpięte, zbiera energię z kosmosu i ten pin sobie tam drga, bo akurat jest dużo promieniowania dookoła i czasem jest jedynką, czasem zerem, więc będzie nam siał takim migającym przerwaniem. Żeby nam nie przeszkadzał w systemie, to oczywiście będzie zamaskowany. I Linux jeszcze potrafi dodatkowo, jak mi coś bardzo, bardzo mocno sieje, to zamaskować takie właśnie uciążliwe przerwanie, jeżeli nie ma też zbyt dużego poziomu krytyczności. Nie? Czyli na przykład taki siejący GPIO nieobsłużony potrafi zostać po prostu
wyłączony. Nie? Jesteś zamaskowany, ta warstwa wyższa kernela scheduler powie, że nie. Maskujemy. To co, zrobimy przerwę? Tak, właśnie myślałem o przerwie. Możemy 10 minut. Jasne. Dobra, pauzuję. Już kończyłeś? Tak. Dobra. To też następna rzecz, którą trzeba wiedzieć o sprzęcie. Cofnę się na sekundę do tego pierwszego kawałka, ale my mówiliśmy, to już jest taki kawałeczek cache. Cache jest bardzo blisko MMU zazwyczaj, bo najczęściej są powiązane. Jak włącza się MMU, to włącza się cache. Jak chcemy włączyć cache, to musimy włączyć MMU i zrobić jakieś powołanie. I teraz, co cache znaczy? Cache zazwyczaj znacie z tego kawałka. Łączmy cache, będzie szybciej. Jak się rzeczy skeszują, to jest szybciej. Nie? Jak się filmik z YouTube'a skeszuje, to potem już działa. Czy strony nam się pokeszują, działają. Jeżeli chodzi o takie systemy chipy, to oczywiście to działa w taki sposób, że procesor, kiedy czyta rzeczy z magistrali, czy zapisuje je na magistrale, szczególnie jeżeli chodzi o wykonanie kodu, nie? Czyli pobiera instrukcje, to trafia do cache, nie? Czyli do pamięci podręcznej tutaj. I potem na przykład jak mamy kawałek kodu, który ma na przykład krótką pętlę, jeżeli całą ją skeszujemy, czyli całą mamy tutaj w tym kawałku pamięci, to procesor jest w stanie po prostu bardzo szybko pobierać kolejne instrukcje i je wykonywać. Nie musi za każdym razem robić transakcji i tak dalej, nie? Ale przecież możemy też instrukcje możemy prefetchować w miarę łatwo chyba. Możemy, jasne, ale prefetchujemy się gdzie? No do cache'a. No właśnie. Więc cache sobie są tutaj. Oczywiście to też to też cache'uje dane. Nie? Jeżeli czytamy, zapisujemy dane, to też są cache'owane. I teraz, jeżeli na przykład zapiszemy sobie duży kawałek, duży ciąg danych gdzieś do pamięci, to tak naprawdę trafimy do cache'u i teraz jeżeli nie potrzebujemy tego bardzo szybko przeczytać gdzieś indziej, no to gdzieś tam po drodze ten cache controller sobie to zrzuci powolutku do RAM-u. I teraz, czy do pamięci, do której jest to pod spodem potrzebne, ale możemy wykonać w tym czasie inne rzeczy. Nie? W sensie nie musimy czekać na zakończenie transakcji na magistrali, co jest po prostu szybsze. I teraz, jaki jest ten problem? No problem jest taki, jak tutaj wyświetliłem, to jest oczywiście jakaś tam ramka i błędy kodowania pewnie jakiegoś tam kodeka, ale też dobrze obrazuje, co się dzieje. Nie? W sensie kawałek obrazka dobry, reszta obrazka ze śmieci i z pamięci. Co się wydarzyło? Wyobraźcie sobie, że macie właśnie taki software'owy renderer, na przykład jakichś obrazków, które chcecie wyświetlać na monitorze. Więc procesora macie, nie wiem, pętelkę, która robi, powiedzmy, pattern rysuje, nie? Czyli dosłownie fora, tam od 0 do 100 pikseli czerwony, następne niebieski, żółty i tak dalej, takie paski sobie rysujecie, nie? W pamięci. A z drugiej strony jest jakieś DMA, które zżera tą pamięć i wysyła na słoncze już HDMI, tak, które musi być wyświetlone. Teraz dlaczego tam z drugiej strony jest DMA w ogóle? Dlatego, że jakby takie HDMI jest bezpamięciowe i te monitory zazwyczaj są bezpamięciowe. Zazwyczaj takie są bezpamięciowe, więc realnie po tym kablu naprawdę leci 60 razy na sekundę. Nie? W sensie mój komputer teraz do tego rzutnika wysyła 60 razy na sekundę. To w tym momencie to samo, tak. Nie? I teraz jak tak krokolwiek braknie, to zacznie nikać. Tak to działa. To rzutnik nie buforuje. Nie? Tak naprawdę jak samo monitory nie buforują, czasem widzieliście, że wam migają rzeczy. To właśnie tam się bierze. I teraz, wracając do tego obrazka, mamy DMA, które sobie pobiera dane z pamięci, bo tu zapisaliśmy, i przenosi do peryferala, który jest właśnie naszym wykrywaczem na HDMI. A my sobie dzielnie z procesora zapisaliśmy tu ramkę. Nie? I tu jest jeszcze cache po drodze, nie? Gdzieś. I część tej ramki poleciała tu, część ramki została w cache'u. Więc DMA dzielnie zabrało stąd i wysłało tu. I dostajemy właśnie coś takiego, nie? Bo to już było, a to są śmieci z pamięci, bo ta część jeszcze została w cache'u z punktu widzenia procesora. To jest dość uciążliwy problem, jeżeli się pisze właśnie proces z driverami, szczególnie jakimiś takimi wideo, ale też na przykład sieciowymi, bo karty sieciowe bardzo często mają swoje DMA, gdzie po prostu dajemy kawałek pamięci. Tu jest pakiet, proszę, wyślij go. Albo tu masz kawałek pamięci, zapisz mi tu pakiet, który dostałeś, i ja sobie potem w stosie to przy sieciowym przetworzę. To dzieją się takie cuda. Nie? Teraz przy obrazie to od razu widać, że coś jest nie tak z obrazem. Przy pakietach sieciowych to zaczynamy gubić pakiety, bo ktoś odrzuca, bo są jakieś błędy w pakietach po prostu. Nie? Jakiś tam CRC się nie zgadza, jak to się po prostu odrzuci. Nie? Więc dzieją się różne rzeczy. I teraz, co ciekawe, dzieją się te rzeczy w taki sposób dość losowy. Na zasadzie
bo jako, że nie kontrolujemy zwyczaj tego, co się dzieje na magistrali, co trafia do cache, kiedy jest inwalidowany, kiedy jest pushowany, to czasem działa, czasem nie. To jest taki błąd typu świat się na mnie uwziął i komputer robi co chce, nie? A tak naprawdę cache potrafią zabić. Teraz RISC-V jest trochę prościej, bo jeżeli macie cały system taki oparty o RISC-V i kontrolę magistrali, kontroler magistrali jest faktycznie RISC-V-owy i rozumie procka i rozumie cache, jest zaimplementowany zgodnie ze specyfikacją modelu pamięciowego RISC-V-a, to w RISC-V-ie cache są przezroczyste. W sensie kontroler cache'u nas nie obchodzi. Nie ma w ogóle nawet za bardzo instrukcji czy jakiegoś sposobu powiedzenia kontrolerowi cache'u zrzuć cache do pamięci, albo ta linia cache'u jest teraz inwalidą, nie? W sensie, że jest invalid cache line. Więc przy następny dostęp do niej, następny odczyt do samego procesora, masz nie czytać z cache'u, masz czytać z pamięci. Nie? To RISC-V tego nie kontrolujemy sami, to się dzieje samo pod spodem. Hardware ma to kontrolować, więc żeby hardware to kontrolował, oczywiście musi dostać informacje o wszystkich bloczków na magistrali, które jakkolwiek zmieniają pamięć pod spodem, że coś się zmieniło, nie? Że dany kawałek pamięci został zmieniony. Więc teraz jeżeli procesor będzie to czytał, pisał, czy tak dalej, czy inaczej będzie to czytał, pisał, to trzeba faktycznie zapewnić to, że w pamięciach, które się dostajemy, wszystko jest tak, jak powinno być. Jest się ten cache coherence jest zapewniony. Co ciekawe, cache są na różnych poziomach. Na przykład ARM nie ma takiego modułu pamięciowego. W ARM jest kontroler cache'u, który musimy kontrolować, nie? Który musimy faktycznie w przypadku na przykład powiedzmy takiej karty sieciowej, która rzuciła nam jakieś dane do pamięci i powiedziała nam, nie wiem, przerwaj, zgłosiła nam przerwanie, hej, przyszedł pakiet, obsłuż go, jest tutaj, w tym utworze, no to wtedy ręcznie musimy powiedzieć, jeżeli to jest skaszowana pamięć, ręcznie musimy powiedzieć kontrolerowi cache'u, ten kawałek zmienił się pod spodem w pamięci, jak będę go czytał, to masz mi dać to z pamięci, a nie to z cache'u, nie? Bo tam pod spodem prawdopodobnie są inne dane, są nowsze dane. Więc takie rzeczy trzeba zrobić. Oczywiście można się tego pozbyć, przy mapowaniu pamięci, oznaczyć się jako niekaszowalną, w sensie wtedy wszystkie transakcje, które idą na konkretne adresy, przelatują przez cache, nie? W sensie nie są w ogóle przez cache zatrzymywane. Nie? To powoduje oczywiście, że wtedy jak coś zapisujemy, no to musimy poczekać, aż się zapisze. Nie? Musi polecieć na magistralę, znaczy jak odczytujemy, musimy faktycznie poczekać na transakcję na magistrali i dostać całą informację. Jest to wolniejsze, ale potencjalnie będzie działać w miejscach, gdzie to musi działać w ten sposób. Nie? I teraz, cache na różnych poziomach, co to powoduje? To powoduje, że jak mamy procesor, mamy kilka procesorów, to mają swój L1 każdy wspólny, i L2 każdy wspólny. Co potem powoduje rzeczy typu na korze zerowym coś zapisałem, na korze pierwszym czytałem coś zupełnie innego. Dlaczego? To było do L1 cache'u kora zerowego. I ten drugi procesor po prostu czytał inną pamięć. Nie? Zdawałoby się, że na obydwu czytam ten sam adres, ale przez to, że sprzęt działa jak działa, sprzęt jest zorganizowany, czy ten cały system dostępu do magistrali, dostępu do pamięci, dostępu do urządzeń peryferyjnych jest zrobiony, to można stopować. To trzeba być tego świadomym, jeżeli pisze się soft na takim poziomie, w sensie tak niskopoziomowy, że takie rzeczy się dzieją po prostu, nie? Że to nie jest takie oczywiste. Nie? W tym wszystkim. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kasze. Kasze są strasznie uciążliwe, jeżeli właśnie no bo, w sensie, jeżeli nam się trafiają. Dobra, to jeszcze trochę o magistralach zewnętrznych. Nie? To, co się dzieje poza chipem w takim przypadku. O co w tym chodzi? No, tu mamy ładne bardzo chipu. To wszystko, co do tej pory, o czym do tej pory mówiliśmy, działo się wewnątrz. Oprócz tam może jakiejś pamięci zewnętrznej, ale to się wszystko działo wewnątrz. Teraz ten chip, cokolwiek by robił wewnątrz, to jest dość nudne, nie? Tak naprawdę, no bo dopóki nie możemy nakarmić go danymi i uzyskać danych z powrotem, to właściwie jedyne, co to robi, to wytwarza ciepło. I to bardzo nieefektywnie. Są lepsze metody wytwarzania ciepła niż procesory. Więc no, najważniejszą rzeczą w takich układach to jest jakaś możliwość doprowadzenia danych i odebrania danych. I dlatego często się używa właśnie różnych zewnętrznych busów, tak żeby się skomunikować z innymi urządzeniami. Nie? I oczywiście jakiś KDMI to też powiedzmy jest jakaś tam magistrala, jakby kierunkowa zazwyczaj, ale
tak żeby jednak coś dostać. I teraz, jakie to są basy? No, w takich rządzonkach to jest bardzo często i kwadrat C, SPI, to są takie dość proste magistrale do podłączania różnych urządzeń zewnętrznych. Jak macie swoje pecety, jest taki pakiet, który nazywa się LM Sensors. Na przykład jak sobie to doinstalujecie, odpalicie, to wam pokażę, nie wiem, temperaturę z płyty górnej na przykład, nie z różnych miejsc. Skąd te temperatury się biorą? No właśnie z różnych sensorów umieszczonych w różnych miejscach, różne miejsca na płyty górnej. One często są właśnie podpięte po jakichś takich magistralach. Ja w sensie po IKC czy SPI-u, tak żeby można było się z nimi skomunikować. Te magistrale oczywiście specyfikują jakiś sposób komunikacji, typu mamy trzy linie, tak, na jednym leci zegar, na jednym lecą dane w jedną stronę, na drugim lecą dane w drugą stronę, tu odpowiedziałem SPI-u. I to działa sobie w taki sposób, jak nie wiem, pogooglacie chwilę, to znajdziecie dosłownie na Wikipedii przebieg taki logiczny transakcji, typu dosłownie na jednej linii ustawiamy 1, na drugiej musimy ustawić dane, no, potem 0, 1, 0, 1 i tak w kółeczko. Nie? W sensie ustawiamy binarnie dosłownie to co powinniśmy wysłać. Druga strona oczywiście w ten sam sposób odczytuje, nie? Czyli kiedy zauważy zmianę na jednej linii z 0 na 1, to wciąga jakieś dane z drugiego, odczytuje dosłownie stan drugiego kabla i wie, że to jest jedynka, a tak zbiera 8 do kupy, deserializuje i jest byte przesłany. Na przykład, nie? W przypadku kwadrat C jest troszeczkę inaczej, są dwie linie, jeszcze dodatkowo dochodzą adresy i tak dalej. Są też oczywiście dużo bardziej złożone i szybsze interfejsy jak PCIe, USB. To znacie chociażby z nazwy. PCIe zwyczaj do podłączania właśnie jakichś tam kart szybszych, nie, coś, nie wiem, graficznych bardzo często, ale też są urządzenia, jakieś kontrolery dodatkowe na PCIe podpięte, nie wiem, na przykład karta, nie wiem, dźwiękowa może być podpięta, albo wiele elementów, które w ogóle macie w komputerze, nie są wpięte jako tako do tego slotu PCI, ale są gdzieś na płycie głównej, nie? Dyski na przykład NVMe teraz wszystkie do PCI są podpięte, nie? To jest szybciej po prostu, nie? I służy mniej więcej, działa jakby z założenia działa podobnie jak te magistrale, czyli ustawiamy jakieś dane, lecą w drugą stronę, jest jakiś inny sposób adresowania, inne protokoły komunikacji, w sensie inaczej są dane ułożone na tej przy przesyłaniu, ale koniec końców koncept jest taki, nie? Coś wychodzi poza chip, czyli jakieś tam piny są wysterowywane, jakieś nóżki wysterowujemy na 0,1 odpowiednio szybko, w odpowiednim układzie i to sobie leci na zewnątrz. I teraz jak tym sterować z punktu widzenia procesora, z punktu widzenia driver? No można oczywiście wziąć sobie taki prosty kontroler, który pozwala nam ustawiać 0,1 dla pina i czytać ich stan, to jest ich wartość, taki GPIO i dosłownie szybko zmieniać. Da się. I żeby nie było Linux, na przykład coś takiego, to się nazywa big banging w ogóle, ten sposób emulowania dowolnego protokołu, dowolnego systemu komunikacji. Odpowiednio wolnego, bo tak najszybszy się oczywiście nawet nie da, bo nie ma tak szybkiego softu, że procesora to zostanie tak szybko migać tymi pinami, ale taki SPI, który całe spowolnienie da się tak zrobić, będzie dość wolny, ale będzie działał. To się nazywa bitbanking i na przykład w Linuxie macie gotowe drivery. To się dosłownie możecie sobie włączyć w konfiguracji I2C bitbank. On wymaga podania mu w device tree albo w jakiejś konfiguracji, jeżeli to jest system bez device tree, numerów pinów GPIO, czyli jakiegoś kontrolera GPIO, numerów pinów, które będą używane i spoko cały protokół sobie sam ogarnie. Dosłownie zarejestruje całe API kontrolera i będzie sobie tak gadał z jakimiś urządzeniami. I to będzie działać. Nie? W sensie jest wolne, ale najprostsze i czasem wystarczające, żeby czegoś użyć. Nie? Więc to sobie działa. Ale tak naprawdę a tak jak mówiłem, jest super wolne i w wielu przypadkach się tego nie da użyć. PCI tak się nie da zrobić, jest po prostu za szybki. Nie? Te urządzenia po drugiej stronie nie zrozumiały, o co chodzi. Chociaż może, jakby zegar odpowiednio z nich. Może w jakimś takim eksperymentalnym. Nie robi się tak. Nie robi się tak, ale może. Nie chcę mówić takim intuitywnym, że się nie da, bo może się da, ale byłoby to niespecjalnie sensowne. Nie? Jakiś underclocker. Tak, znaczy tak naprawdę nie byłoby tym sensu, że ten protokół jest prostszy, a to by zwolniło tak bardzo, że byłoby wolniejsze niż to. Nie? W tym przypadku nie byłoby sensu, ale mogłoby działać, nie koniec końców. No bo my wystawiamy zegar, więc po prostu zegar byłby super wolny. No dobra, ale
Żeby móc używać tych szybszych rzeczy, mamy do tego dedykowane bloczki w naszych systemach. Nawet w naszych PC-tach są dedykowane kontrolery do właśnie CS, PIA, PCIA i tak dalej. I to działa w taki sposób, że w zależności oczywiście od kontrolera mają różne implementacje, różne wewnętrzne API, czyli ten zestaw rejestrów, do których się pisze, ale w ogólności działa to w taki sposób, że konfigurujemy jakieś rejestry. Podajemy na przykład do kontrolera i kwadrat C, chciałbym wysłać taki bajt danych, wpisuję to do rejestru jakiegoś tam, do jednego rejestru na taki adres, do trzeciego rejestru wyślij, powiedz mi kiedy wysłałeś. I już sama logika, sam układ w środku miga sobie tymi pinami. W związku z tym, że nie musi czekać na procesor, żeby kod się wykonał, tak żeby powiedział mu kiedy tu wystawić jedynkę, kiedy zero, to może być dużo szybsze. Ale tak długo jak ja piszę sobie sterownik do oprogramowania jakiegoś sensora na kwadrat C, to mi to nie obchodzi, prawda? Tak. No, jest to bo jest jakieś generyczne API do wystawionego i już. Nawet mam kawałek dalej, przypomnienie z pierwszego wykładu chyba, ale tak, generalnie tak to działa. W sensie mamy taki kontroler, który potrafi to wystawić. Teraz w przypadku oczywiście PCIe, USB, te kontrolery są dużo bardziej złożone i często one mają, nawet już w tych bardziej zaawansowanych chipach, mają taki interfejs nie tylko, że wpisuję ci, mam te 8 bitów do wysłania, tylko dosłownie zlecam transakcję DMA, na zasadzie tu mam 100 MB danych w tym buforze, ja ci zlecę transakcję DMA i to jest wtedy takie DMA, które nie kopiuje z pamięci do pamięci, tylko kopiuje z pamięci do jakiegoś urządzenia peryferyjnego, czyli na przykład ma jakieś bezpośrednie połączenie, albo pisze pod jeden konkretny adres zawsze i ten adres pod spodem w urządzeniu peryferyjnym jest tak naprawdę kawałkiem logiki, który wciąga dane i robi coś z nimi. W sensie pisze się dosłownie pod jedno miejsce, ale jakby się wpisywało do rury, dosłownie tak to można by nazwać, do kolejki, do FIFO, nie? W sensie jest ten wyzwał. Bo takie urządzenia bywają. I tak naprawdę to jest dość istotne, żeby to zrozumieć, jak urządzenia peryferyjne potrafią działać. To, co one robią pod spodem, jest zdefiniowane tylko w nich. W sensie mamy jakiś interfejs z zewnątrz rejestrowy, ale jeżeli dokumentacja jest napisana na zasadzie tutaj wpisu i te dane będą wysyłane jedne po drugim, to po prostu pójdziemy pod jedno miejsce. Nie trzeba zrozumieć, że pod spodem niekoniecznie jest pamięć, niekoniecznie jest tylko 32 bity, tylko tam jest dosłownie dziura w tym miejscu, że wpisujemy i to gdzieś wylatuje. Nie? I tak jest bardzo często. Nie? W sensie ta logika pod spodem jest bardzo, bardzo różna w zależności od tego, co mamy, jakie urządzenie peryferyjne mamy. Dobra, i tak już zostało spoilowane. Jak to wygląda od strony driverów? Tak naprawdę, jeśli piszemy driver, konkretnie jakieś urządzenie, nie wiem, USB, PCI, kwadrat C i tak dalej, niespecjalnie nas interesuje z punktu widzenia drivera, co jest wyżej. Czy tam na górze jest kontroler bitbankowy, czy tam na górze jest kontroler, który zleci transakcję DMA, czy tam na górze jest kontroler, który wpisze coś w jakimś rejestru i dostanie potem przerwanie i tak dalej, i tak dalej. To jest mało interesujące tak naprawdę dla nas. Bo to jest slajd w ogóle skopiowany z pierwszego wykładu, bo tak naprawdę to, co wtedy pokazywałem, Linux jest dość warstwowy, w sensie ten układ driverów jest warstwowy i kolejne frameworki po prostu komunikują się ze sobą, nie? Czyli w przypadku na przykład, wtedy też to opisywałem, mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, mamy jakiś driver kontrolera, przepraszam, mamy jakiś driver tutaj karty sieciowej, tak, nasz konkretny driver karty sieciowej, tej karty sieciowej. Zobaczcie, że ta karta sieciowa jest podpięta do USB, to USB jest podpięte po PCI. Nie? To jest w ogóle częste, że tak powiem. To nie jest taki dziwny use case, który specjalnie przygotowałem, bo to, żeby pokazać, jakie to jest złożone, to jest częsty use case. Nie? W sensie w waszych komputerach jakby kontrolery USB są często podpięte po PCI. Po prostu, a do nich podpinacie kartę białą. Nie? I teraz tak, mamy nasz driver do karty sieciowej, on dostaje to ze stosu, czyli gada ze stosem sieciowym i to jest driver urządzenia na USB, bo to jest podpięte po USB. I tak naprawdę nie interesuje nas nawet jaki kontroler jest podpięty, po prostu to mówi do swojego kontrolera, hej, chciałbym wysłać takie dane po USB, taką transakcję USB chciałbym zrobić. To trafię do jakiegoś kontrolera. To każdy driver on właśnie musi wiedzieć, że jest USB, czy... Tak, bo to jest driver konkretnej karty sieciowej. Nie?
Okej. Tak, karty sieciowe na USB, to już musi wiedzieć. Jakby, jeśli nie wie, jak jest podłączony, no to ciężko mu jakkolwiek napisać ten kod. No to drivery muszą wiedzieć, jak gadać z urządzeniem, do którego są drivery. Tak, ale właśnie, jakby nie byłem pewny, no mówisz, że dodaje taką abstrakcję, że w pewnym sensie nie musi wiedzieć, co się dzieje pod spodem. Bo właśnie, no i tak, nie musi wiedzieć tak naprawdę, wiesz, to jest... Musisz wiedzieć jedną warstwę w górę. Masz takie coś, nie? To jest też karta sieciowa między innymi. Happy karta sieciowa USB, prawda? I teraz, czy ja to podepnę tutaj, czy ja to podepnę przez jakąś przejściówkę do mojego telefonu, czy do tego tableta, czy gdziekolwiek, jakby powinno działać. Nie? W sensie Linux, to Linux driver tej karty, jeżeli jest włączony w kernelu na moim telefonie, czy w kernelu na moim komputerze, czy w twoim komputerze, będzie działał, nie? I on rozumie, że rozmawia po USB, że taka jest po USB, nie? Więc to już musi wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z urządzeniem, które kontroluje. Teraz nie musi wiedzieć, do jakiego USB został podpięty, bo on może być podpięty do telefonu, do jakiegoś kontrolera na telefonie albo w swoim komputerze. Są dwa różne i jakby ten sam driver będzie powinien móc działać. Właśnie dochodzi, że to składa tylko i wyłącznie zapisy i odczyty konkretnych rejestrów w konkretnym miejscu w tej karcie sieciowej, żeby zlecić transakcję, żeby ją zainicjalizować, żeby odebrać pakiet, wysłać pakiet i mówi wyższej warstwie do swojego kontrolera, który dostał, gada API kontrolera USB z wyższą warstwą i chciałbym wysłać takie dane do tego urządzenia. A to właśnie czym jest framework, a czym jest driver? No driver to jest konkretnie kawałek kodu, który steruje kartą. Framework to jest cała warstwa w kernelu, która ma rozmawiać z kolejnymi driverami. Mhm. To się implementuje API dosłownie i funkcjonalności, które są wspólne dla wszystkich driverów. No takim przykładem na przykład w USB framework jest to, że na przykład we FreeBSD wypuszcza ci szynę i ta szyna może być wykorzystana przez sterownik i ta szyna ma pewne zestaw funkcji. Jakiś komponent z głębi jądra, z twojego punktu widzenia, bo chcesz nad tą szyną USB zrealizować swój sterownik, tak? Jakieś coś tam z wewnątrz głębi jądra wypuszcza ci szynę i ta szyna to jest jakiś uchwyt do czegoś plus jakiś zestaw funkcji, tak? I ten zestaw funkcji brzmi: wyślij mi pakiet USB, zrób coś tam na USB, zrób coś tam, parę ogólnych, i teraz ciebie nie obchodzi, do czego jest to USB podpięte, w jaki sposób i tak dalej. Po prostu dostajesz taki zestaw funkcji i wiesz, że to urządzenie możesz potraktować jako USB i możesz się z nim komunikować jak z USB. I nad tym możesz zrealizować swój network card driver, tak? Ale jeszcze tutaj mogę to sprostować, że widziałem takie rozwiązania, że zasadniczo ten network card driver wygląda w ten sposób, że jest zrobiony z dwóch warstw. Pierwsza warstwa jest taka, że zakłada robiła dostępy bezpośrednio do sprzętu, do pamięci fizycznej komputera, ale robi to przez zestaw funkcyjek. I jest dostarczony zestaw funkcyjek, który tłumaczy to na wysyłanie pakietów USB. Więc tak naprawdę można napisać jeden sterownik i później kilka adapterów, które przystosowują go do gadania z daną szyną. No tak. Jeżeli tak, w ogóle często takie rzeczy w ogóle są, tak, to wynika z tego, że ten kontroler, jak się popatrzy na te chipy, które takich kontrolerów przychodzą, to one często są dokładnie te same, tylko z innym interfejsem. Nie? W sensie jeden po PCI, jeden po USB, jeden po... Tak, masz dokładnie tą samą realizację sprzętu, tylko po prostu ma inny interfejs elektryczny na zewnątrz. Ale właśnie dalej nie rozumiem, jakby co robi konkretnie ten USB framework, a co robi USB host driver. USB framework dostarcza ci całej tej funkcjonalności, gdzie możesz powiedzieć: wyślij mi pakiet USB. Mhm. Nie? I teraz. I to jest API, które wiesz, potrafi sprawdzić, nie wiem, dołożyć do niego na przykład jeszcze, nie wiem, sumy kontrolne, preambułę i tak dalej. Wszystko to jest potrzebne, żeby skonstruować pakiet USB, nie z danych. I to zrobić USB framework, ale później musisz jakoś fizycznie to wysłać, nie? W sensie fizycznie zagadać z tym kontrolerem USB, żeby on to wysłał. I to już jest, w zależności, jest inne w moim telefonie, inne w moim komputerze, inne w twoim komputerze, znaczy też masz ThinkPada jakiegoś, to możliwe, że mam te same, ale różne modele, więc mogą być różne, nie? Ale w każdym razie to już jest konkretna implementacja, czy konkretny sterownik konkretnego kontrolera USB, z którym się gada w jakiś sposób, ma jakieś rejestry, ma jakieś adresy, ma jakieś dowolne. Taki abstrakcyjny interfejs nad dowolnym USB host. Czy ten USB framework, on jest dokładnie do takich logicznych rzeczy, tak? Do tego... No
te wszystkie ogólne rzeczy. Mm-hmm. Wykrywanie urządzeń. Tak. Tak. Te procedury właśnie, które są ogólne. Driver, host driver, ten tutaj będzie umiał odebrać dane z API z tego generycznego kawałka i pogadać już z konkretnym kontrolerem USB, żeby je wysłać faktycznie fizycznie, odebrać fizycznie i znowu przekazać was tym wyżej, nie? Żeby już rozkodować to trzeba. Nie? No czyli właśnie, nie rozumiem, czemu nie może być tak, że ten network card driver bezpośrednio mówi, wyślij mi taki pakiet USB do tego USB host drivera. Bo musiałby wtedy być specyficzny ten driver, musiałby gadać tylko z tym driverem. Wtedy nie musiałbyś mieć różne zestawy na różnych komputerach, różnych maszynach. No tak, tak. A w ten sposób można wymieniać to i to wymienić, a to zostaje wspólne. Nie? Dzięki temu system jest bardziej przenośny. Nie? Tak naprawdę. I teraz, czyli ten mówi, chciałbym wysłać dane, takie dane USB do frameworku. Framework gada z konkretnym driverem. Ten driver wie, że musi wysłać konkretne dane USB, ale sam wie, że tak naprawdę jest podpięty pod PCI. Nie, więc znowu gada ze swoim kontrolerem, przepraszam, z frameworkiem wyżej, czyli przepakowuje całą transmisję USB, opakowuje znowu w transmisję PCI-ową i zwraca się do warstwy wyżej też tej generycznej PCI-owej i mówi, hej, chciałbym wysłać takie dane po PCI do takiego urządzenia. I to już gada z konkretnym kolejnym driverem, który wysyła też po PCI. Więc koniec końców ten kontroler PCI-owy wyśle to do tego kontrolera USB. On sobie to rozpakuje z transakcji PCI-owej do transakcji USB, wyśle do tego konkretnego network adaptera i ten konkretny network adapter te dane już zinterpretuje po swojemu, tak jak trzeba i wyśle też po sieci, na przykład dane. Tak? I tak samo w drugą stronę jak odbiera. Ale o co chodzi w tym takim długim wywodzie? Chodzi o to, że ten kontroler absolutnie nie ma pojęcia o tym PCI i nie powinien mieć. On wie, że jestem driverem do karty sieciowej po USB. A że to USB jest podpięte potem po PCI-u gdzieś tam, jeszcze nie wiadomo jak, przez ileś frameworków, jakby who cares, my gadamy tylko z tą warstwą. I to o to w tym wszystkim chodzi, nie? Tutaj. To jest dość istotne w tym, żeby to rozumieć. I teraz oczywiście jak ktoś bardzo na niskim poziomie pracuje, no to oczywiście może być tak, że błędy są wszędzie, więc nawet jak my gadamy dobrze, to możliwe, że się nie waliło gdzieś po drodze, nie? Zależy jak bardzo stabilną platformę macie. Jeśli to jest zupełnie nowy sprzęt, zupełnie nowy kod, no to oczywiście błędy możecie mieć wszędzie i jest wesoło. Czyli idea jest taka, jeszcze jak się tutaj cofniemy, że PCI controller driver to jest rzeczywiście rzecz zależna od sprzętu, związana z obsługą PCI-a, a PCI framework to jest część niezależna od sprzętu. Mhm. To są po prostu taki zestaw funkcji helperów, czy jakiś szereg funkcji, które umożliwiają realizację on top tego sterownika, sterowników PCI-owych albo sterowników USB-owych. Tak? W ogólności różne może mieć różne drivery PCI controller, a będą przy czym chcesz abstrahować metodę komunikacji z tym urządzeniem. Dla ciebie to ma komunikacja z tym urządzeniem to ma być wywołanie funkcji, a nie szperanie po jakichś rejestrach. Jak to się dzieje, że ja ten sam obraz tego samego Linuxa mogę uruchomić na wielu maszynach i tam wtedy dobre, no bo z tego co zrozumiałem, to ten USB host driver, on jest zależny od hardware'u, tak? Jest zależny, ale masz kilka różnych sterowników. No okej, a to właśnie jak to się dzieje, że ja, jakby, w którym miejscu jądro ogarnia, który sterownik powinien użyć? No to właśnie robiliśmy na poprzednich zajęciach, jeszcze poprzednich. Tym device na przykład podajesz, więc musisz, jeśli masz platformę, w której nie idzie wykryć, jakie masz urządzenie w systemie, to musisz podać to device, więc coś musisz wymienić. Masz ten sam obraz image kernela, ale masz inny device. Ale Czy masz listę sterowników, przelatujesz po nich probami. No właśnie, to w ten sposób powiedziałem, no bo chodzi mi o to, że jeszcze kilka miesięcy temu nie miałem pojęcia o tym, że to tak działa i mogę mieć pendrive dokładnie z tym samym Linuxem, żeby o tym nie myśleć i wkładać go w różne urządzenia. Ale jeżeli to wkładasz do takiego komputera, w sensie jak tutaj, do PC-ta generalnie, to PC ma to wykrywane. W sensie tak, to właśnie. Albo gwiazdło dostarczy. Albo gwiazdło dostarczy. Jeszcze nie mówiliśmy, jak się wykrywają rzeczy. To już mówiliśmy trochę, ale to jest... z tym wykrywanie najczęściej nie. Najczęściej nie, ale jeżeli chodzi o wykrywanie na przykład urządzeń po PCI-u, no to już musielibyśmy zacząć się gadać o specyfikacji PCI-a. Generalnie jest tak, że każde urządzenie po PCI-u jest dostępne pod trzy adresy tak naprawdę. Nie? W sensie jest adres BASA, adres urządzenia i adres endpointu jako taki.
i każdy możesz po prostu przeiterować dosłownie. No okej, okay, no dobra, no to się po prostu jakoś automatycznie dzieje. No, tak. No powiedzmy, że jak masz ten PCI controller driver, to w jego probie albo w jakaś funkcja, która zostaje wykonana później po probie, po prostu szpera gdzieś po rejestrach tego PCI controller drivera i jest tam w stanie wyniuchać, przelatuje wszystkie identyfikatory urządzeń i się pyta, czy takie urządzenie jest? Jest. A, no to jaki ma vendor ID, jaki ma coś tam ID, tutaj ja tam szuruburu, stworzę sobie device'a, później spróbuję proba na tym device odpalić i coś tam. Okej, no ale właśnie to jest tak, że gdybym teraz wyciągnął jakiegoś dziwnego laptopa, który ma jakiś dziwny hardware, to potencjalnie może nie być driverem. No tak, oczywiście. Tak, jeżeli weźmiesz sobie na przykład kernel, który bardzo okroiłeś, wytniesz tam drivery, które ci są potrzebne, to nie będzie działać. Często nowe komputery mają ten problem, że nowy coś nie działa, bo jest bardzo nowy sprzęt, który na przykład jeszcze nie ma driver, ale ty masz za stary kernel do tego wszystkiego. Nie? Więc dokładnie tak jest. W sensie może wziąć taki, który nie ma tego, co potrzebujesz i po prostu nie będzie działać. No bo siłą rzeczy nie będzie. Dobra, teraz to wszystko, tak jak mówiliśmy, właśnie to wykrywanie urządzeń. Zazwyczaj, jeżeli nie możemy ich wykryć, to musimy je opisać. Musimy powiedzieć kernelowi, jak to się robi. Używaliśmy już device'a, w sensie device'a już do tego służy, przynajmniej w wszystkich nowszych systemach. I trochę chciałbym powiedzieć, co ono znaczy właściwie, jak to wygląda. Nie? Teraz już trochę wiemy o tym, jak to działa. Device'a, tu jest znowu snippet z jakiegoś tam, jakiegoś akurat ten OV56, to jest sensor konkretnie, który ma dwa interfejsy. Jeden z nich to jest kwadrat C do właśnie rozmawiania z nim, do ustawienia jego rejestrów, i drugi już wideo MIPI, który wysyła do MIPI jakiegoś odbiornika w chipie, nie? I teraz, w ogóle jak się patrzy na device 3, to ono próbuje udawać tą drzewiastą strukturę systemu, czyli coś tak, może coś takiego, nie? Czyli coś, że definiuje nam busa, definiuje nam urządzenia tam podpięte i tak dalej, i tak dalej. Nie? To wszystko tam jest podawane, więc w ten sposób opisujemy te device'y. W sensie dla kogoś, kto jak już troszeczkę popisze sobie sprzęt driverów i zrozumie trochę, jak ten sprzęt działa, układ device'y nie jest taki magiczny. W sensie wygląda w miarę sensownie zazwyczaj. Nie? Tworzy magistrale, w tych magistralach się podpina kolejne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Ma to ręce i nogi. Na pierwszy rzut oka device to jest kompletnie seria losowych znaczków. Zresztą już widzieliśmy te krótkie, ale bywają takie dla dużych chipów po kilka tysięcy linijek samego device, nie? Które opisują cały chip. Na przykład to jest bardzo, bardzo złożone. Ale w ogólności nie jest aż taki zły. Ja taki sensor na kwadrat C jest prawdopodobnie częścią, tu wyżej byłaby definicja jakiegoś kontrolera i kwadrat C, który definiuje, że można go się podpiąć w taki sposób, i później jego podnodem w device tree będzie właśnie wpis o takim sensorze, który oczywiście ma ten wpis compatible, który już omawialiśmy, to jest to, po czym właściwie się dobiera, po czym system, w sensie ten cały kawałek, który parsuje device tree, kapuje się, że ma zawołać proba później drivera, nie? Bo dosłownie parsuje ten string i porównuje z tym, co zostało wcześniej zarejestrowane. To, czego jeszcze nie omawialiśmy, na przykład ten reg. Ten reg oznacza, w jaki sposób można opisać, gdzie to urządzenie się znajduje. I teraz, te regi, jak popatrzycie w device, które wam udostępniłem, które używaliśmy do tej pory, te regi tam były dwuelementowe. Nie? Dlaczego były dwuelementowe? Bo adres i długość. Tak, bo zawierały adres i długość. Na sobie zajęciach będziemy mieli laborki, to jeszcze wam pokażę ten kawałek i powiem, dlaczego muszą być dwie wartości. Ale zawierały po prostu adres fizyczny na magistrali tej głównej, takiej systemowej, i długość, jak szeroki jest ten kawałek, w sensie jak dużo trzeba zmapować, żeby móc z tym gadać. No i kwadrat C jest prościej, nie mamy długości, mamy po prostu adres, nie? Więc mamy tylko jedną wartość. Nie? Adres hektadecymalnie to jest tak naprawdę 7-bitowy adres 0x3C. I coś takiego sobie podajemy. Cała reszta tutaj to są już jakieś dodatkowe informacje dla tego drivera, które w jakiś sposób tam podajemy. I na przykład ten driver akurat wymaga jeszcze jakiś handli do sterowników zasilania, bo są gdzieś podpięte, tak? Więc sobie podajemy po prostu do śmieci, że ten kontroler zasilania
steruje twoim chipem, ten kontroler zasilania steruje twoim chipem i teraz ten kontroler zasilania to na przykład może być inny chip też na zewnątrz na kwadracie podpięty. Ale nasz driver nie będzie musiał wiedzieć, że tam musi porozmawiać po kwadracie z tym drugim kontrolerem, ma to gdzieś, tak naprawdę powie tylko hej, włącz mi prąd. I już cała warstwa, cała abstrakcyjna pójdzie przez wszystkie abstrakcje systemu i koniec końców trafi do odpowiedniego drivera, który wyśle po kwadracie informację włącz prąd. Więc tak to działa. To jest dość proste. Czasem powoduje problemy takie, że na przykład na jakiś driver zakłada, że ma sterowanie prądem, a na jakichś urządzeniach jest na zawsze włączony. Co wtedy zrobić? Wtedy się dokłada, są takie specjalne dummy drivery, takie nazwę, do zegarów, do zasilania, które mówią, definiują API, w sensie definiują kontroler, który udaje, że jest, spełnia API i zawsze mówi tak, włączę ci prąd, nie? Wszystko jest OK, wszystko jest cacy. Dosłownie dokładają tą część softu, która spowoduje, że nasz soft się nie wywalił, jak będzie się o tym rozmawiać. Nie? Ale tak naprawdę nie sterują żadnym sprzętem, po prostu udają to, co jest potrzebne. Nie? Więc zajrzyjcie sobie po tych zajęciach w to device tree i zobaczcie, że tam jest faktycznie zdefiniowany procek, później jest zdefiniowana magistrala. Ta magistrala definiuje, jak się do niej podpina, właśnie są takie dwa haszami oznaczone wpisy, jak się adresuje i dalej są już nasze urządzenia peryferyjne na tej magistrali dopięte po kolei. Nie? Jak będziemy dokładać kwadrat C, to też dołożymy sobie kontroler i w kontrolerze dołożymy kolejne nody, które będą urządzeniami na tej magistrali. Okay. Teraz jak dostać się do urządzenia peryferyjnego z drivera? Jeżeli to jest takie urządzenie peryferyjne, tak, o których mówiliśmy wcześniej, że jest po prostu na magistrali zblokowane na jakimś adresie, no to jest banalne, wystarczy zapisać coś na ten adres. Nie? I teraz jak to zrobić z kodów C? No, też dość prosto, robicie sobie pointer na adres i do niego piszecie, problem solved. Wydawałoby się proste, ale to jest trochę problematyczne, jeżeli zrobicie po prostu pointer na adres i do niego zapiszecie. Z kilku względów. Po pierwsze, na początek trzeba by ten pointer dobrze zmapować. Tak? Musimy dostać adres wirtualny, który nas interesuje, bo tak jak mówiłem, wszystko idzie przez MMU, więc jak po prostu zrobimy pointer na adres fizyczny, do niego zapiszemy na 100% sekund. Znaczy, na 90% sekund, albo zapiszecie jakąś, zrobicie coś brzydkiego w innej części systemu, jeżeli przypadkiem to jest adres, który jest zmapowany, to jest kernel. Więc prawdopodobnie wywali się za chwilę. Nie? Albo nie, bo wiele, że zapisaliście kawałek kernela, który nigdy nie jest używany, więc tego nie będzie działać. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem, jak piszecie drivery, generalnie dobrze jest jednak pisać w taki sposób, żeby były przenośne. I to przenośność to jest na przykład to, że mogą być teoretycznie odpalone z różnymi procesorami. Różne procesory potrafią mieć różne NDNS-y. NDNS to jest oczywiście ułożenie pół bajtów w słowie. Bajtów w słowie. Więc na przykład warto używać takich rzeczy typu cokolwiek dostałeś, zawsze przetwórz na little endian 32-bitowy i tak dalej. Kernel daje takie dwa helpery, readl, writel, czyli zapisz słowo, czytaj słowo, czy to jest double word akurat, a 32-bitowe. I to tak naprawdę koniec końców się spropaguje na jakiś tam volatile pointer, coś takiego, nie? I teraz dlaczego volatile? Wiecie co robi volatile? Co robi? Volatile robi to, żeby kompilator nie mógł zakładać o tym, że nic, jakby, żeby jeżeli my w tym fragmencie kodu nie zmieniamy nic pod danym pointerem, to żeby on nie zakładał, że tam ta wartość się naprawdę nie zmieni, tak? W sensie może być coś innego, na przykład, co zmieni wartość pod tym pointerem, no i jeżeli compiler to sygnaluje, to możemy cały czas pracować na jakimś swoim rejestrze, który raz. I dwa, nie może optymalizować dostępu, w sensie jak zrobisz, w normalnym kodzie jak zrobisz pointer jakiś na zwykłą pamięć, nie wolałaj, po prostu pointer zrobisz, wiesz, zapisz 0, zapisz 1, zapisz 2, to na 99% optymizator przy kompilacji wywali zapis 0, zapis 1, bo to jest bez sensu, nie? W sensie tak na końcu będzie dwójka, więc po co te dwa zapisy, nie? To jest druga rzecz. I trzecia, władza jeszcze przy okazji zablokuje przekładanie, w sensie reorganizację kodu. Zapisy będą wtedy, kiedy faktycznie nie zrobiłeś, nie? W sensie do pointera, dostępu do pointera
Wola tajer będą wtedy, kiedy... I barierę dodał po prostu, tak? Nie doda barierę. Barierę kompilatową doda, ale nie barierę pamięci. To nie wstawi dodatkowych instrukcji, ale nie przestawi tych odczytów. No, kompilator potrafi sobie stwierdzić, że właściwie tutaj dostęp będzie trwał długo, ja tego będę używał dopiero tam, to ja sobie to przestawię i zrobię te kilka rzeczy w czasie, kiedy będą się inne działy. Nie? Plus jeszcze czasem wiedzą, typu kompiluje się na procesor, który wykonuje się spekulatywnie, więc zrobię jeszcze trochę magii, to będzie jeszcze szybciej i tak dalej. Więc wolę mówi, nie, odwróć się. Dlaczego? Bo to gadamy ze sprzętem, gadamy z jakimś konkretnym rejestrem. I teraz na przykład zapis 010 może oznaczać sekwencję resetu. Więc nie można jej zoptymalizować, nie można tej jedynki wywalić po drodze, no bo ona jest istotna, nie? Dlatego wolę tutaj, nie? Często ludzie to mylą, że wolę tutaj oznacza wyłącz w ogóle optymalizację na tym, bo to jest wyłącz część optymalizacji, a nie całą optymalizację na tym kawałku kodu. Jak stoimy z czasem? 4 minuty. Dobra, ten graf już chyba zostaje, bo to jest dłuższy temat. Nie, próbuję, bo one chyba się... Dobrze by było o nich porozmawiać. Dobra. Co robią interrupty? To już mówiliśmy, w sensie przerywają pracę procesora. Teraz jak interrupty się deklaruje, jak używać interruptów w kodzie? Po pierwsze musimy zdefiniować całą strukturę interruptów w device tree i to też idzie tą taką strukturą drzewiastą. Próbuję udawać tą strukturę drzewiastą podłączenie tak, jak jest w rzeczywistości, nie? Czyli kontrolę przerywać, do kontrolera przerywać, do kontrolera przerywać, do procesora. Jak zobaczycie w te device, które mamy, też na zajęciach, to na przykład Virtio jest, używa przerywania. I zobaczcie, że Virtio jest pięte, właśnie ma jakiś driver, używa czegoś takiego, co się nazywa Interrupt Parent i ma tutaj referencję do kontrolera przerywania. Ten kontroler przerywania to jest plik. Ma taki kawałek, interrupt controller, tak, i my się odwołujemy do niego i chcemy od niego przerwanie numer 2 w tym przypadku. Chyba nawet ten Virtio używa dwójki, jak dobrze pamiętam, nie? Więc w taki sposób jakby łączymy to w device, nie? W sensie, że jeśli definiujemy nas driver i chcielibyśmy używać tej warstwy całej kernelowej do podłączania przerwań, w taki sposób definiujemy device. Teraz co dalej w... Czyli tak naprawdę to mamy device tree i to jest struktura drzewiasta, ale te przerwania to jest inna struktura drzewiasta, która jest zembedowana w to, w to device tree. Tak, dokładnie. Teraz, jak potem tego użyć w samym driverze? Na dzień dobry, gdzieś w probie możemy sobie zrobić coś takiego platform get.irq. Ten PDF dostajemy w probie, nie? To jest, jak zobaczycie na sygnaturę proba, to taki platform device dostajemy tam. Taka funkcyjka odda nam, pisze nam przerwanie, zarejestruje przerwanie dla naszego konkretnego drivera. Oczywiście możemy tego nie dostać, jeżeli ktoś inny coś takiego zabrał, albo taki nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę koniec końców spropaguje się do kontrolera przerwań, który nam odpowie, czy przerwanie istnieje, czy nie istnieje, czy ktoś się zajął i tego typu rzeczy. Dalej, jak już dostaniemy taki handle na przerwanie, którego możemy potencjalnie używać, to chcielibyśmy zarequestować sobie przerwanie. Mniej więcej taką funkcyjką można to zrobić. To devm tutaj, to jest, wspominałem chyba o tym na którymś wykładzie, to jest managed funkcja. Nie? To znaczy, że nie musimy ręcznie na końcu zwalniać tego przerywania, nie musimy go oddawać, po prostu jak nasz driver się wyładuje, to kernel sam go sprząta. A przez zarządzanie przerywania można myśli po prostu instalację handlera, tak? Tak, instalację handlera, ale to przy okazji odmaskuje przerywanie, przy okazji odmaskuje na wszystkich levelach. Tak naprawdę, nie? I dla danego urządzenia, dla danego PDF-a tylko jeden handler może być zainstalowany, tak? Nie, może być więcej. Okej, okay, a to kiedy może w takim razie wcisnąć powiedzieć, kiedy to może było zwrócić? To? Nie, to wyżej. Kiedy już jest zajęte? Kiedy ten numerek już jest, który tutaj dostajemy, jest zajęty. Okej, okay, to może to taka krótka notatka. Są przerwania, które można współdzielić i takie, których nie można współdzielić. No dobra. Okay? I to gdzieś tam jest, w każdym takim zasobie przerwania jest to określone. Czy ale może, taki, czy możesz też być tak, że się po prostu pomyliłeś, gdzieś jest przerwanie piąte, a jakieś inne daje się piąte. To nie możesz na przykład, tak? Bo to ktoś inny je zadał. Tak, i teraz dalej, tak, rejestrujemy handler w tym wszystkim. Jego jakby składnie możecie sobie zobaczyć po prostu w definicji tej funkcji. I tak jak mówię, devm to jest po prostu prefiks, który mówi, że to jest managed, jedna z tych managed funkcji.
do lokacji pamięci, do wielu, wielu rzeczy są managed funkcje. Jeżeli byśmy nie użyli tego, musimy ręcznie zwolnić, nie? Później na koniec. I teraz, jak handluje się takie przerwania? Handluje się je, po prostu tu jest nasz handler, nie? Ten, który przypiliśmy tutaj, ma jeden handler. Działa to w taki sposób, że jeżeli dane przerwanie się zgłosi, ta funkcja się wywoła. Long story short, nie? Tak naprawdę przeleci przez cały ten stos przerwań, przez tę główną funkcję handlującą exceptiony, zobaczy przerwanie, zobaczy, które jest podpięte, czy jesteś podpięte, wywoła się nasze. I właściwie tyle, możemy tu zrobić co chcemy. Teraz trzeba tylko pamiętać o tym, że jesteśmy w kontekście przerwania, czyli przerwaliśmy działanie czegokolwiek, co się działo w systemie i jesteśmy tutaj. Więc jeżeli tutaj nagle sobie zrobimy ogromną pętlę, która będzie pisać gdzieś tam po pamięci i w ogóle nie wyjdzie stąd, no to potencjalnie zabijamy system, nie? No bo nic innego się nie będzie dziać, bo my dzielnie robimy nasze przerwanie. Nie? Więc tu się robi raczej krótkie rzeczy, zazwyczaj, po to, żeby nie zabić systemu. Nie? Pingowanie też nie jest najlepszym pomysłem tutaj, ale jakby to jest do testów. Nie? Szczególnie jak w przerwaniach to się często zdarzają, więc zaczynacie pintować, to już, jak dacie pinta na przykład do przerwania timera, to właściwie z nim używamy. Na przykład zapis odczytu sensora. Na przykład. Albo zlecenie późniejszego wykonania odczytu sensora. Zależy co potrzebujemy, nie? W tym przypadku. Dobra, i teraz tutaj jest taki kawałek kodu, który może być niejasny na początek. To się po prostu ten kawałek kodu zapisuje, tą funkcję writer już mieliśmy, do jakiegoś kawałka pamięci, który wcześniej został zastosowany, czyli prawdopodobnie do naszego peryferala, gdzieś do jakiegoś rejestru w naszym peryferalu, w tym urządzeniu, które zgłosiło przerwanie, zapisuje jedynkę. Po co? To jest bardzo, bardzo częsty sposób jakby ocknięcia przerwania w naszym urządzeniu. Ocknięcia, zapisania do rejestru wartości, do rejestru, który zgłasza w tym urządzeniu, które zgłosiło przerwanie, do rejestru, który właśnie obsługuje przerwania, zapisanie jedynki pod jakiś konkretny bit tak naprawdę wygasza jedynkę w środku. Tam jest zapalona jedynka, która mówi zgłosiłem przerwanie numer 5 na przykład, które znaczy 5 w kontekście danego urządzenia peryferyjnego, nie 5 w kontekście procesora, bo to jest zupełnie inne numerki, które na przykład znaczy dostałem pakiet danych, nie? Jeśli to jest karta sieciowa. No i my możemy tam zapisać 1 i powiedzieć, dobra, obsłużyłem cię, przestań zgłaszać przerwanie, nie? W sensie lecimy dalej. To jest czasem wydaje się bez sensu, dlaczego zapisanie jedynki gasi jedynkę, w sensie tak naprawdę zapisuje 0 do środka, a to się robi celowo, bo wtedy tak naprawdę wystarczy, że odczytamy, nie musimy się martwić o rzeczy typu odczytaj, zobacz co, zamaskuj wszystko inne i zapisz ponownie, nie? W sensie normalnie, jeśli byśmy chcieli zgasić jedynkę w całym rejestrze, który ma na przykład 5 jedynek i tylko jedną chcemy zgasić, to musielibyśmy odczytać, zamaskować tą jedną i zapisać znowu samą wartość z jedną zgaszoną, co jest ileś operacji. Jeżeli wiemy, jakie to jest przerwanie, no to możemy od razu zapisać tą konkretną jedynkę zapaloną, to nam zgasi przerwanie, jest szybciej po prostu, nie? W ten sposób. A już to, że tam ta jedynka gaśnie, że ten przerwanie gaśnie, to jest logika całego urządzenia peryferyjnego. I to jest bardzo częste, to jest super częste tak naprawdę. Tak to zazwyczaj jest robiona obsługa ocknięcia przerwania w urządzeniach peryferyjnych. Czemu nie można było po prostu zamiast tej jedynki, zamiast jednej jedynki zapisać jednego zera? No bo wtedy kasujesz wszystkie inne potencjalnie. Musiałbyś. Wiesz, jedno zero nic nie znaczy. W sensie jedno zero nie znaczy, na którym bicie to zero masz zgasić. Aha, rozumiesz. A jedna jedynka może być na konkretnym bicie. To jest akurat jedynka na zerowym bicie, a ta jedynka mogła być przesunięta o 5 na przykład. Wtedy gasisz piątą jedynkę, nie? Zero niespecjalnie dużo informacji niesie, nie? Do tego zwyczaju. Dwa specjalne rejestry. Jeden się nazywa set, drugi się nazywa clear. Jak do niego zapisujesz, jak do seta zapisujesz jedynkę, to ustawiasz ten bit na jedynkę. Jak do cleara zapisujesz jedynkę, to ustawiasz odpowiadający bit na zero. A skąd biorą się te stałe? To co? To jest zmapowany adres fizyczny, to jest wirtualny adres fizyczny. Zmapowany na wirtualny adres fizyczny urządzenia, nie? Czyli to co w device podaliśmy jako adres fizyczny, to zmapowaliśmy sobie, to jest pointer już wirtualny, nie? Którego możemy używać, to musisz znać. To jest jakiś offset, to oznacza tak, nasze urządzenie peryferyjne jest na przykład na 0x1000, czwarty rejestr w nim, dobra, może pierwszy dokumentacji rejestr. Dokumentacji w pierwszy rejestr czysto bitowy jest jak pending register, nie? Czyli na przykład tu jest 4, nie? Czyli adres bazowy plus 4 to jest ten rejestr. Nie, pomysł na przykład moglibyśmy użyć striba tą wartość, nie?
W sensie, że no, powiedzmy to jest mało. Tak, przynoszalne. Tak. Jeżeli teraz ją przekazałeś tam, to tak, jasne. Bo teraz jest mało przynoszalne. A teraz jest, no, przynoszalny jest, tylko nie jest specjalnie. Pewnie jest statycznie gdzieś ten membrane jest podany, więc pewnie nie da się łatwo zrobić trzech takich drewy. No. Dobra. Przepraszam. Jeszcze do tego platform GetIQ, to co dokładnie ten drugi argument mówi? To? Nie, platform GetIQ, co? Aha, to jest zerowy IRQ stąd, nie? Czyli pierwszy IRQ, jaki tu podaje, bo przed danym urządzeniem może być więcej niż jedno IRQ. Może być 2, 5, 10, 18 i chciałbyś pływać, nie? Może też po nazwie, po tym się do nich dostawać, nie? Czyli chciałbym named IRQ GPIO. Tak? Wtedy już sobie ta warstwa wyżej od device, to sobie z tym poradzi, nie? Kapnie się, że aha, GPIO to jest to. I tu nazwy się podaje tak samo, w sensie, jak podasz 2, 5, 8, to potem masz kolejne nazwy, to możesz się do kolejnej przerwy. To wszystko jest z dokumentacji device w bindingach, nie? Jak połączyć interakty. Dobra, ja tam mam jeszcze deferred handling, czy tam completion, tak naprawdę, ale to bym powiedział na następnych zajęciach, bo już zdążymy tego zrobić. Dobra. No dobra, to kończę.